zazwyczaj wygrywa faworyt. Chyba, że ma pecha. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie niespaślaka, nie Polczaka, nie nierasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Dzień dobry. Dzisiaj quiz na zakończenie sezonu. Taki bym powiedział quiz klasyczny, bo będzie czółko, będzie jeden na jeden, będą rybusy. Będzie też Kowal. Jestem. Pokazuję, jestem. Będzie logika? Nie będzie logiki. Aha, tak też myślałem, ale chciałem strzelić. Mówię, może się przyznać, że w końcu będzie, no ale jak nie będzie, no to... Nie będzie. Jest Jakub Białek. Cześć. No trudno zrobić, nie? Ale są przechodziłem też, obok, no. Są też tetrycy. Dzień dobry wam. Jakub Jolkiewiczu i Leszku Milewski. Dzień dobry, drogi Pawle. Nie spodziewałem się tego, ale się wzruszyłem. Normalnie oglądałem tak tetrycówkę tak, i się tak wzruszyłem, tak sobie pomyślałem, ale fajnie. Ale tak było to starego Słowaka. Tak musiałem rozgnieść łzę u krańca mojego oka. A to tam u ciebie w klubie, tak? Się szykują na tych starych Słowaków na przyszły nie, sezon? Czy nie, nie jesteś na starych Słowaków. Ich właśnie nie? Już wyekspediowaliśmy wszystkich starych obcokrajowców. Ale stary? Przez was będę musiał na oczołówkę robić. Czemu? Żeby was wypieprzyć. Nie szkodzi. Możesz używać też tego zarówno, nie ma problemu. Absolutnie. Mogę wykorzystać? Możesz w ogóle tylko czołówkę z nami zrobić. Ale Ligamonos tylko my, tak w różnych śmiejemy się tu, dokazujemy. I później wiesz, że się nie ma problemu. Panowie, co tam u was? No, Pawle, skąd przyjeżdżamy do ciebie? Z jakiego portalu? Z Golpe. Brawo. No, i z Łodzi. Dobra, to się zbieramy. Padła nazwa. Oni się zapadzali. Który z was awansuje? A jesteśmy przed ostatnią kolejką. Ale to bez sensu, bo już... Aha, nie, dobrze. Tak, tak. Bo już wszyscy będą wiedzieć, jak to oglądają. No właśnie, dlatego mogą powiedzieć. Ja typuję... A nie, no to przecież wiadomo, że Leszek... Typuję, że Leszek awansuje. A ja niekoniecznie. Mimo tego, co patrzyłem, to ŁKS nie ma większych szans. Czy tam się musi dużo wydarzyć? Najpierw musi ŁKS wygrać. No. Najpierw musi ŁKS wygrać, a to się może nie wydarzyć. Co, że ŁKS licencję dostał? No to spokojnie, są odwołania. Nic się nie bój. Nie, najgorsze jest właśnie to, że chyba 4 mecze się muszą pod nas ułożyć i 3 są bardzo prawdopodobne, a 4 to jest ŁKS w Katowicach i to jest najmniej prawdopodobne. Jeszcze koniunkcja księżyców Saturna musi wejść w linii z pewnym śmietnikiem w Biłgoraju. Wtedy będzie awans. Ale podobało mi się, bo Mogil wyliczył, że przy remisie pod Beskidzie i tam niekorzystnym układzie innych zdarzeń, ŁKS musiałby odrobić 10 bramek. Więc w Katowicach zaczynamy liczyć od 10 dopiero. Będą emocje po tej 10 bramce na pewno. Ale wiesz, niejedną niedzielę cudów widział polski futbol, prawda? Prawda. Szybko strzelona, 6 bramka. Wiesz, ile było niedzieli cudów? 92-93, coś takiego. Nie wiem, do kogo pijesz, ale nic na ten temat mi nie wiadomo. Z udziałem ŁKS-u też. Wtedy ŁKS musiał nastrzelać, a nie nastrzelał tyle, ile musiał. Nastrzelał, ale wiesz, dalej miał dużo straty. I nie strzeli więcej. I mistrzem Polski został Lech Poznań. Mhm. Czyli to jest taka klamra, ponieważ dzisiaj też jest mistrzem Polski Lech Poznań. Piękna klamra. Panowie, dzisiaj kategorie są takie, jak nam pokaże zaraz realizator. Bo ja do końca nie wiem, jakie są. No właśnie. Ale masz już laptopa. Czyli już pierwsze, już ta logika poszła? Mam laptopa. Ale jest, nie, muszę od razu powiedzieć, że strasznie boli mnie gardło, przewiało mnie, co jest głupie. Znaczy bardziej się chwalę, ponieważ jest środek maja, 28 stopni, a jest zachorowany. To nie jest maj, Paweł, to jest 15 listopada, uspokój się. Z tego, tak. Słuchaj, z tego co wiem, no.
To zaczęło wiać około drugiej w nocy. To nie wiem, co cię przewiało, dlaczego o drugiej w nocy nie spałeś. Ale dobra, no domyślam się, kiedy cię przewiało, nie? Wiesz, jak będzie jutro, jutro początek Ligi Minus. Strasznie, nie mogę się tak rozgoglądzić. Ja mam na sobie strój Borata, ale jestem w futrze, bo jest mi strasznie zimno, bo mnie przewiało. Tak. Możesz to wykorzystać. Nie mam problemu. Ale to będzie urok, jak się całkiem rozchorujesz, się taki chory, ty cierpię. Tak gile, no ty nie poradził, nie wiem, tak. Dobrze, bo gdy to poszło, to już trochę przygasł ten ogień twojego Borata. Teraz znowu wszyscy będą to sprawdzać, oznaczać się i przypominać. Tak, to dzisiaj mamy? Wtorek, czwartek? Kiedy dzisiaj mamy czwartek. Czwartek? No, także to tak czy, będzie. Czy nawet nie wiemy, czy założyłeś strój. Właśnie. To jest ten problem. Być może to jest ostatni program, jaki prowadzę w życiu. Musimy potwierdzić. Tak, ubrałeś się w strój Borata. No ubiorę się na 7 minut. Ubrałeś się. Na 7 minut. Ubrałeś się, bo program jest czwartek. Bo Stal tyle punktów zrobiła wiosną. No to co, będziesz się przebierał na wizji? Weź na 7 sekund. Nie, no puścimy jakoś, prawda, Schachermacher. Jakoś tam, wiesz, jakieś kulisy, coś. Co, to jest dosyć ciepło, strój brata ci nie będzie przeszkadzał, nie będzie ci zimno. Fragmenty quizu puśćcie, jak rozmawiamy. Czy się ubierzesz, czy nie ubierzesz? A co, jak poczujesz, że to jest twoja nowa skóra, że właśnie tego stroju poszukiwałeś, żeby w pełni wydobyć swoją tożsamość? Ten zakład był nieuczciwy. Nieuczciwy, bo ja nie mogę nic wygrać. Tak, to potem oni zrobili transfery. Potem. Ale ty sam zaproponowałeś. Ale potem oni zrobili transfery. No. I tak się umawialiśmy. Wiesz, co jest jeszcze nieuczciwe? Że pan Sławek Stępniewski też mówił, że Stal spadnie i też powinien w takim układzie pójść w ten zakład i teraz poradować w tym samym stroju. No tak. I mieliśmy teorię, że pan Sławek w stroju Borata byłby mniej kuriozalny niż to, co mówił w ostatnich konferencjach. Tak jest. Wszyscy się skupili, ale wygląda i przestalibyśmy słuchać. Nie, to jest szansa na lepszy PR dla Radomiaka. Nie, tylko Paweł ma taką troszeczkę posturę, figurę i wzrost raczej Borata, nie? Ten, czyli pasuje. I ten zarost na klatce piersiowej. Nie, no z golem. Nie, jak? On nie może z golem. No z golem. No Borat też miał zarost przecież. No, ale i tak wyobraźcie sobie, że trzeba zakleić sutki, bo YouTube banuje. No, tak myślałem. To będzie wyglądał przekomicznie, chyba że te szelki tak ustawić, żeby akurat ci zakrywać. No, ale to wiesz, przy każdym ruchu. No, ale nie, 7 minut musisz tak siedzieć, że się wszyscy. Ja muszę zobaczyć tę konferencję w YouTubie. Agresja, jakieś może nienawiści? Dobra, sutki, no nie. Sutków nie możemy. Zróbcie algorytm, żeby sutków nie było. Męski. Tak. Ale powiem szczerze, jako widz, bo no, mam ten przywilej, że jestem już widzem Ligi Minus, a nie jej uczestnikiem. Nie wiem. Jak się zachować? Nie wiem, czy włączyć, czy nie. Patrzą takie dwa żywioły, że no, ciekawe, no, bym włączył, a z drugiej strony trochę się boję. I tutaj przed programem zdradzę, że odwołałem się do słynnego mema ze Spider-Manem z lornetką, że patrzy, ręce na głowie, patrzy jeszcze raz. No i tak może być z jutrzejszą Ligą Minus, tak mi się wydaje. Zobaczmy. Nie ukrywajmy, że dzisiaj pytania są dodatkiem, żebyśmy sobie pogadali. A propos, no. Powiedziałeś, że Stal... Dygresja. Powiedziałeś, że Stal mnie trochę oszukiwała tymi transferami. No, nie czarujmy się. Chodzi, no Piaseckiego wzięli do Śnieżkiego. Chodzi o Fabiana Piaseckiego, wyłącznie, bo Fabian Piasecki był takim listkiem figowym, który przykrywał to, że Stal Mielec no, punktowała na takim poziomie, na jakim punktowała. I zresztą, gdy Fabiana Piaseckiego zabrakło, to Stal przestała punktować w taki sposób. Więc moim zdaniem, może być strój Borata, z Fabianem Piaseckim, który cię na przykład gdzieś oplata albo coś takiego, żeby twoje problemy też przykrył. I wtedy musisz się golić. I następnym razem, jak będziesz brał taki zakład, załóż się z tą drużyną, że jeśli oni spadną, to będą grali cały sezon w strojach Borata następny. No. Zwróćcie uwagę, bo ja byłem 2-3 tygodnie temu w Hiszpanii i wtedy Stal Mielec ograł Legię Warszawa, nie? Paweł Paczul tak dziękował prezesowi Mioduskiemu za tę oglądalność naszych programów, nie co kolejkę, że... Ładowali cię też na minę. Nie pomogli, co? No nie pomogli. No to był last dance Dariusza Mioduskiego, który stwierdził, że już Legia trochę się opatrzyła, ale porażka ze Stalą Mielec. Patrzył z tego rada. Nie 17, możemy pozwolić. 17 porażka. A w ogóle teraz kibice wychodzą tak. Na 17 minut, ale moim zdaniem mogliby na 18. Tak? Ale wiesz, mogą wyjść na 17, jak ten wrócą i zobaczą 0-3, to z Krakowią, to mogą na 18 też wyjść, nie? Z naszą Krakowią. Zapraszamy do Kowal Menedżera. No tak, zmieniliśmy tutaj. Uciekł nam jeden szkoleniowiec, ściągnęliśmy drugiego. Tak.
Oglądam z rozrzewnieniem rzeczywiście. Widzę, że tam, a widzę Mlakar, ja to jednak to skrzydełko. Ale jak wam, jak Smyk wszedł w pierwszym odcinku, wy nic kurwa nie ogarniacie, a tu Smyk, tu dawaj te stałe fragmenty, to i maszyna zaczęła zrek. Powiem ci tak, ale nie jesteśmy wysoko po jesieni. Powiem ci, że tak, chyba dobra zmiana, wiesz, na sztabie szkoleniowym. Oczywiście, że tak. Dobra. Leszek, powiedziałeś jak taki syndrom takiego szkoleniowca, który no, zostały samograje, tak, nie, beze mnie to sobie radzą, tak sobie, ze mną już się coś tam zaczęło wykluwać, więc tak, taką zawiścią. To teraz sabotuję Kubę Olkiewicza w naszym też to nie wygląda dobrze. Każda moja porada jest kosztowna. Widziałem, nie wyszliście z grupy dość... W kuriozalnych okolicznościach. Tak. 6 punktów to nie jest za dużo na mundialu. Bo ja sobie zacząłem potem wyobrażać, jakby taki scenariusz faktycznie miał miejsce, że wygrywamy dwa pierwsze mecze i nie wychodzimy z grupy. Co by się działo tutaj w Polsce? W narodzie. Jak my byśmy do tego podeszli? Kto by napisał pierwszy, że Michniewicz nie przygotował się do mundialu? Wygrał tylko dwa mecze, nie wyszedł z grupy. Ja już tak miał. Przecież na Euro Młodzieżowym wygrał dwa mecze. Ale tam tylko jedna drużyna chyba. Nie, dwie wyszły. Dwie wyszły? No tak. A, bo tam była chyba ta parę drugich miejsc? Nie. Dwie wyszły. A, tak. Bo tam były trzy grupy. Tak. I było liczone te drugie miejsca. Tak. No ale jak było Euro, to mieliśmy jeden punkt. A i tak było, no nawet nieźle zagrali, no ten Sousa, warto dać mu szansę. Tak, nie byłoby tak źle po dwóch zwycięstwach. Ja bym Sousa jeszcze raz ale go podobno wypieprzał niedługo. Będzie wolno. Mam kontrowersyjną teorię, no, że dlatego jak Sousa miał jeden punkt, to mówi, że nie grali tak źle, bo to byli ludzie, którzy zawsze by mówili, że Sousa nie grał tak źle i to jednocześnie często są ci ludzie, którzy powiedzą, że zawsze mi nim zagrał źle, no i tak będzie w półfinale. Takie jest moje zdanie i moja teoria. No dobrze, czy jak już pół godziny pogadaliśmy, to zaczynamy jakieś kategorie? Mamy jakieś tam pytania, coś tam się dzieje. Bo tak jak z tym balerinem. No to może w trakcie. Dobrze. Kto zaczyna, kto wygrał? Ja wygrałem. Kuba wygrał. Kuba wygrał, to jest zaś niespodziewane dla mnie. Czułko, zacznijmy od Czułka. Do Wojtka. Brawo. Bo wypowiadali się pod ostatnim quizem w komentarzach, że masz dziką żądzę poznania ciągu logicznego. Mm-hmm. Więc problem w tym, że od powstania kategorii Czułko, pierwszy zawodnikiem z ciągiem logicznym praktycznie zawsze bym miał. Tydzień temu chciałem jedną rzecz wyciągnąć, tak? Mówię, skasuję was Czułkiem. To mi się udało, nie? Ale dzisiaj patrz, pierwsze Czułko i uwaga, ciąg logiczny. Tak. Poprosimy pierwsze Czułko. Filip Markwiński. Jest. Rzucam za trzy. Paszek, ty jesteś głupek. Ty jesteś głupek. Takie Czułko mogę grać, rzeczywiście, Paweł. Też się znalazłeś Czułko. Boże! To jestem w stanie zaakceptować. Boże! Kuba, masz 7 pytań. Wojtek, ale się zastanów, czy to nie była podpucha, że się zmówiliśmy na ciebie. Pamiętaj. Weźcie na prowadzącego, Paweł, dajcie jak zrobię jak Janek Mazurek. Czy jestem piłkarzem Lecha Poznań? Tak. Wojtek, ale poczekaj, masz jeszcze 6 pytań. Pamiętaj, wykorzystaj to. Spytaj Pawła o 6 różnych rzeczy. Nie, poczekaj, o porata, o strój. Możesz wszystko pytać teraz. Poczekaj, ale twoja pula. Pamiętaj, że tu za 3 można rzucić, nie? Czy jestem Wojciechem Stawowym? Nie. Jerzym Buzkiem. No dobrze, czyli jest już piłkarz Lecha Poznań. Kto to może być? Paweł, czy uważa, że będzie ci przewiewnie w stroju porata? Czy jestem, pytanie numer 2. Czy jestem Kamińskim? Nie. 2. Czy jestem Van der Hartem? Nie. Kowal myśli, nie wiesz. Nie wie, kto to może być, ale już zawęził do Lecha. Czy jest blisko. Czy jestem Filipem Marchińskim? A to jest odpowiedź czy pytanie? Pytanie, no czwarte. To jest dobre. No, tak, jesteś. Zaprzebyś jeszcze raz rzucić? Już. Po piątym? A po piątym? Za ile? No, za trzy. Po piątym? Mhm. No dobrze. No to zadam sobie piąte dla jajnosa. Tak jest. Czy jestem piłkarzem Legii Warszawa? Nie. Aha. Czy to nie tipa? Nie, to się nie powinno liczyć. No. To dałeś mi odpowiedź. No. Dobra, Kowal. Się... No, Kowal, ryzykuj za trzy. Rzucam za trzy, Filip Markwiński. Zobaczmy. Emocje, werble. Czy to on? Ale trafił! O kurde. Ale trafił! Kowal. Ciężko z pierwszym Czułko trafić, a naprawdę udało się. Wiecie, czego się spodziewałem? Że teraz będzie wyświetlone drugie nazwisko z Czułka. Już nie będzie wszystko. Ciekawe jestem, czy teraz jakbym
Dalej jesteś w takiej formie? Bo nie, tylko sobie wezmę na siebie, jak jeszcze raz podpowiesz, to jak na pierdzielę punktów, to mogę sobie tutaj, wiesz, nie, bo się zamyśliłem i nie wiedziałem, że nie mam tego czytać. Dlatego nie warto myśleć. Ale natomiast... Czy mogę poprosić o klasyfikację? Możesz. Po pierwszej kategorii, zobacz. Chciałem przypomnąć, jak mówił, nie pamiętam już kto, jeśli się pomylicie, to macie dwa rzuty do kubełka, ponieważ naszym partnerem jest KFC. I z tego, co się zorientowałem, mamy piłkę nową. Pierwszy raz na oczywiście. Tak? Tak, bo stary też nie widziałem ani razu. Napisałem coś jest. Urbal. Urbal? Urbal. Urbal. Urbal? Jan czy Jerzy? Marcin. Marcin Urbal. Bo taki biegacz. Urbaś. Urbaś. Także dużo lepsza jest ta piłeczka, ponieważ jak się rzuca, to nie lata nam to wszystko po całym tutaj widowisku. Także pamiętajcie, Kowal nie musi tego używać, ponieważ doskonale zgadł, kto jest... Po raz pierwszy odgadłem... Tak, to jest Kowal, to jest twoje pierwsze czołgo, jakie zgadłeś w historii. No, zgadza się. I wyznaczysz. Teraz to dopiero ciężko. Nie, co tam? Dawaj tą kategorię. Czy ukopana, ale zebrać kategorię. Są ciężary. Tu mam samych tych, oni to za często... A co to jest ta ostatnia kategoria? Ważne daty w historii futbolu. Samych dziennikarzy tu mam, ale dobra, sprawdźmy. Dawaj Olki. Kiedy powiedział to Mioduski? A, okej. Okay. Marek Fiński. Legia, zaczynając od przyszłego roku, będzie rosła w siłę. W którym roku powiedział to Mioduski? A to jest podchwytliwe. To ja to ale tak mówi co sezon. No to właśnie to jest najgorsze, że można tutaj strzelać w każdą datę tak naprawdę. No ale on to powiedział chyba ostatnio, 2022. Dobrze. Ujmuje mnie to. Od przyszłego roku powiedział? Tak. Czyli runda jesienna następnego sezonu na straty? Przebudowa. Na przebudowę. Przebudowa, a potem atakujemy. Dopiero jak ten jakiś Boeing wyląduje w styczniu, w Dubaju na zgrupowaniu oczywiście. A no tak, bo to trzeba do Dubaju lecieć, żeby mieć... Wukowicz wróci wtedy. Żeby wziąć za mordy ten zespół. Wtedy będą w siłę rosli. Znaczy, nie, we wrześniu zwolnią Runiejcia, to wiadomo. Później w Dubaju. Później ktoś przyjdzie i wukopić na Dubaj. No i w Dubaju będą rośli w siłę, no bo raz, że samolot wyląduje jeden z zawodnikami nowymi, a drugi z dziennikarzami przyjaznymi. No i wtedy będzie ta siła, nie? Wyznaczasz. Wydaje mi się, że bo tak trochę się podśmiechujecie z tej wypowiedzi. Ona jest dość prawdziwa, bo Legia aktualnie nie posiada żadnej siły, więc jeśli się utrzyma pewnie, to będzie rosła w siłę. Wreszcie powiedział słowo prawdy. Tak, ten człowiek. Prawda. Będzie rosła w siłę. Będzie to siła. A to jest takie fajne, wiesz, jak uczeń, który ma same jedynki przez kilka lat. Nie, to się tak wezmę. Słuchajcie, teraz to będzie. Od nowego semestru notuję wszystko, jak idzie. Słucham. Dobra, rybusy. To jest kategoria, którą wybieram. To są bardzo skomplikowane, chyba że jakieś mądrzejsze ktoś ci wysłał, ale jak Paweł sam wymyślił. Sam robiłem. Paweł mówił przed programem, że nie jest pewny, czy zna rozwiązania rybusów. Mogę zapomnieć. Filip Archwiński. Nie. O, rany. Kim jest ten człowiek? No właśnie, kim jest ten człowiek? Rodrigo. Nie. Tym człowiekiem jest Wróżbita, ale jeszcze nie powiem. Dobra, już powiedziałem. Wróżbita Maciej. Maciej. Zjeżdżalnia. Nie wiem. Jak to jest Wróżbita Maciej? No, Maciej Skorża. Nie wiem dlaczego, ale może być. Pawełka, czy nie? Chyba czymś kluczem Maciejów po prostu. Nie. Rzucajcie coś, spróbujcie. Słuchaj, na razie to się, zastanawiam się, co to jest. Czy to są wody termalne, Budapeszt, czy to jest normalne jakieś baseny, czy wiesz co będzie. No i to Let's Go też jest takie dosyć enigmatyczne.
Maciej Sadlok? Nie. Maciej Musiałowski? Nie. Mateusz to jest. To jest Mateusz. To nawet nie. Maciej. Wiem, bo go mam w LKS-ie w 2024 pytanie. Piękny gość. Podpowiedź. Matej Rodin. Nie, nie, jeszcze nie podpowiem. Powiedziałem, że Maciej. Przy tak. Tym let's go to będzie, że to jest ho, tak mi się wydaje. Maciej Wąsowski. Dlaczego? No nie wiem. A Hańko nie, to był inny imię miał. Dlaczego? Hańko? No. Czemu Hańko? Tak skończyło. Bo let's go to jest takie ho. A. I się kończy na ho. Maciej Małkrzewski. Nie. Maciej Szerfan. Dlaczego? Nie wiem. Bo Maciej. Maciej Dąbrowski. Nie. Też nie. Ej. Trudne. Maciej Rybus. Też nie? Nie. Jest woda, ryby są w wodzie czasem. No jest Rybus. Co to tutaj skojarzyć z tymi... Maciej Plawko. To nie jest piłkarz w ogóle. No i co? A to tutaj pasuje. No przecież to idealnie pasuje. Plawko? No bo odpływania i go, tak. Bo let's go. Chyba musisz to uznać. To jest na pewno lepsze niż to, co ty wymyślisz. Tak. No dobra, to następna kategoria. Tak jest. Nie uznajemy, naprawdę nie uznajemy Maciej Plawko? Dlaczego? Ale dostajesz mentalny punkt. Okej, okay. A Polak? No Maciej. Maciej Rosołek. No Maciej raczej Polak. Rosołek? Nie. Ty widzisz tam włoszczyznę w tej wodzie? Ja nic nie widzę. Oka. Rosół ma oka i to są takie oka. No to jakiś tłuszcz by się tak. A tłuszcz tam może być w tym basenie, tylko z góry nie widać. Tu to są baseny? Maciej Urbańczyk? Nie. Naprawdę? Nawet trudno jakoś coś strzelić. Kuba, ty czasem oglądasz ekstrakcję. Jest tam jeszcze jakiś Maciej? Nic mi nie przejdzie do głowy. To musi być tak skomplikowane to zdjęcie po prawej i tłumaczyłem ten let's go, że to jest to. Maciej Żurawski. Piłkarz już, tak? No. No, mówię. Ja. Mam propozycję. Mhm. Wrócimy do tego, bo chcę, żebyście zgadli. Bo to jest bardzo to jest trudne. Ale chcę, żebyście zgadli. To będzie najdłuższy quiz. Bo wszyscy będziemy kminić do. No nie, no ale to później będziemy się zastanawiać na przykład. No. Ale to. Nie, zróbmy tak. Miejcie w głowie te trzy obrazki. Dajmy drugi rebus. Ale do tego wrócimy. I do tego wrócimy. Ale trzy obrazki, to chodzi i tak wiemy, że Maciej, tak? Tak. No to myślcie no, o Macieja. No Macieja. Cały program. Dajcie drugi rebus. Ten będzie prosty. Andrzej Prawda. Nie. Też powinien zostać. Trubecha. Tak jest. No to tam H jest. Przecież to, ale to faktycznie. Dobrze, że ja to zauważyłem do końca. Tak, to H było takie, takie zrobione. Widz zauważy, ale uczestnik. Prawie, że trzepak za komuny, nie? Andrzej Trubecha. I Olki dostaje punkt i wyznacza. Dobra. To może idźmy w te rybusy w takim razie, już je wypstrykajmy i będziemy mieć spokój. I znowu, pojawi się tamten? O rany. Szukam jakiejś litery jeszcze ukrytej tutaj gdzieś, ale nie widać za bardzo. Nie ma litery, ale też Andrzej. Je, aha, bo już miałem strzelać, że może to jest Paraiba, miasto, to byłoby Dudu Paraiba. Nie. Ale to nie jest Paraiba. To ciekawe. Wygląda na polskie miasto. No tak, ale skąd wiesz, jak wygląda Paraiba? Czy jednak Andrzej? Krakowski, tak, lecisz do Brazylii, wrocławski. Do Paraiba okazisz taki zgierz. Poznański. No.
ja nie mogę. Nie było takiego piłkarza jak Andrzej Poznański. Trudno. Nic na to nie poradzę. Szkoda, że nie ma Rokiego. Roki tych piłkarzy na trochę więcej. Ja już wymieniłem wszystkich, których znam. W tym Andrzeja Poznańskiego. W tym Andrzeja Poznańskiego. Newgena. Kurde, zastrzeliłem quiz wyborem. A nie ty zastrzeliłeś. Miał piękny pogrzeb. Miał piękny pogrzeb. Jeszcze jakieś podpowiedzi ciekawe masz? Andrzej ma na imię. Andrzej ma na imię, w plackach trochę robi. Rogowski. Nie. Kuba, już zmyślasz tak. Narożny. Narożny. No, zastanawiam się, może wiesz. Andrzej Rynek. Nie ma takiego piłkarza. Rynkowski. Andrzej Strejlow. Andrzej Deptak. Nie. Andrzej Unerw. No skupcie się. Dobrze, dobrze. Ja wam pokażę, czy kurde lata. Skupcie się. Na czym? No to teraz. Na tym elemencie, który wygląda jak. Czekaj, czyli dałeś ten cały budynek, a my się skupić na jakimś czymś, na co nawet nie zwróciliśmy uwagi. My tu szukamy miasta, rynku. To jest sygnalizacja świetlna? Dawie. Skupcie się tutaj na tym drzewie, które naklejone na budynek wygląda jak... O Boże, naprawdę myślałeś, że to skłamę. Drzewo naklejone na budynek wygląda jak... No tak byś dał zdjęcie takie... trybun i mówił, ale skupcie się, bo tu siedzi mój wujek Janusz. I powiecie się, to myśli, to jest Janusz. Nie no, na przykład macie... Dziurę w spodniach. Andrzej Łata? Andrzej Łatka. Andrzej Łatka! Brawo. Nie było lepszego sposobu, żeby skojarzyć z Łatką. Tak? Tak! To jest jakiś skandal. W jakiej ty jesteś w formie? Już nigdy w życiu nie wezmę rybusy. Jaka łatka drzewa na budynku zrobiona. Skupcie się na tej plamie. To tak mi się skojarzyło. No, no nie, no dobrze. No. Naprawdę obawiam się tego ciągu logicznego przyłku. Jeśli to mieliśmy skumać, to łatka jest. O której godzinie tak ci się skojarzyło, że to jest łatka, że drzewo na tle jakiegoś hotelu albo nawet jakiegoś budynku jest to łatką. Ja wiem, co będzie na przykład następnym. Będzie Marcin Cebula i będzie jakiś Marcin i da paszul kombajn. A czemu kombajn? A może cebulę akurat zbieram? Nie, będzie pomarańcza i będzie, bo pomarańcze są często przywożone z Kuby, ja znam Kubę, Białkę, bo kiedyś, kurczę... Jest Skiec, gdzie grał Cebula. Tak, nie dalej z Cebulą skojarzyć. Dobrze, dajmy jeszcze raz... Nie. Nie, dajmy dalej jeszcze raz te rybusy, bo później będzie łatwiej. Nie, tak, rybusy, żebyśmy to nie będzie łatwiej. Markowe. Dla mózgu będzie łatwiej później, chyba że się zmęczymy tymi. O, jest! Janusz Tracz. Nie. Janusz Gol. Tak! No. O. To był akurat prosty. No, gol jak się patrzy, gol jak malowany. No nie, bo po angielsku to cel. A, okej. Okay. Janusz.gol.pl. Taki jest portal. Będziemy wplatać to w różne dla sobie momenty. Drugi raz. Jeszcze tylko dwa i możemy wracać. Nie, to na koniec. To będzie pytanie z gwiazdką. Ja już tą małpią chorobą. Dobra, skończyliśmy już te rybusy? Tak. Czyli został ten jeden, który nam na koniec sobie weźmiemy. Dobra, no to Marcin Najman. Dawno nie jest słyszany i nie widziany. Jak ostatnio chyba klip nagrał jakiś. No, to nie widziałem. Muszę sprawdzić. Ale aż mnie bawi, że... Dwóch. Jeden, dwa, to trzech. Czterech. Andrzeja Łatkę wymyśliłem. Mówiłem trzech. Tak. Ale już powiedział czterech. Tak. Czyli już nie umrę. Nie stracę życia. Pięciu. A powiem wam w tajemnicy, wiedziałem, że nie zgadniecie. No, to Łatki. Powiem ci. Łatki. Też mógłbym taki quiz ułożyć, że wiedziałbym, że ktoś nie zgadza. To nie jest takie trudne. Łatki. Nie, to z tym łatką. To było ciekawe z tym łatką. Naprawdę. Kowal, nie szarpniesz się na sześciu?
Ja tak szepnąłem się na czterech, mówię, a tam nazwiska piłkarzy, no ten ludzik, a później myślę, to jest koszykarz, siatk, ja co za litera z dziwną piłkarz, aktor czy piosenkarz? Zatrzymałem się na trochę naciąganym Olkiewiczu, bo to jednak klasa. Ja to już liczyłem, od razu mówię wam z tego, z kopyta. Pierwsze, z grubej rury. Pierwsze co było, to od razu mówię, jest Olkiewicz, nie? Paweł, pięć po raz pierwszy? Mhm. Dobrze mówię? Dobrze mówisz. Okej. Ciężko. A może być na przykład Osvaldo Ardiles? Nie, bo to imię. To imię. Nie może być też na przykład Omen Amencach. No. No, co? Pięć po raz drugi, pięć po raz trzeci. Na czterech się zatrzymałem. Sprzedane. Już bez Olkiewicza. Minuta. Ja wymyśliłem szóstego, ale już takiego na wślizgu. Czas, start. Mój ulubiony piłkarz, absolutnie, Musa Bolibugbia Ouattara z Korony Kielce. Był też Musa Ouattara z Legii Warszawa, więc już mam dwóch. Mhm. Paweł Olkowski, Emanuel Olisadebe i Krzysztof Ostrowski. Nie, to jednak było banalne. Proste było bardzo. Jeszcze JJ Okocha. Damian Oko, tak. Ogaza. Roman Ogaza, Mirosław Okoński. Teraz to wszyscy mają. Ale wiesz, to co wymienił Kuba, Olszewski, Paweł. Oreszczuk. Ja miałem Oreszczuka, Ogazę, Okońskiego, wiesz, zacząłem od tamtej strony, nie? Ja, Orzuk, Okoński. No paru było. Ale z szóstego wymyśliłem za późno. Odzidża Ofo. To nawet dwa o. Za dwa byś go zaliczył? Odzidża Ofo? Tak. Jak Andrzeja Łatkę. Kuba, przejmij. Przejmuję pałę. Leszek, ty jesteś dobrym historykiem i znasz te wszystkie fakty, więc dam ci ważne daty w historii futbolu. Ja się muszę upewnić, kiedy moja żona ma urodziny, a tutaj chcesz mnie z dat futbolu zagiąć. Otóż więc, tak. Więc jest to niemiłe z swojej strony. 52, taki jest mój strzał. Znaczy, co to jest, rocznik czy wiek? Ale przed naszą erą podaję, 1952, ale rzeczywiście powinienem wykorzystać kartę, którą uznał Kuba i był to rok zerowy w niektórych kalendarzach. Ale mówisz rok, czy ile ma lat? 1952. Dobrze, znaczy źle, ale dobrze. Ile margines był? Dwa lata błędu. 54. Nice. No, oczywiście. Utrzymujesz tak, punkty. Się tam krąży w tych datach, widzę. Dzwoniłem kiedyś do pana Zdzisława. Nie był zadowolony, że do niego dzwonisz. To jest koniec anegdoty. To ja mam inną, ale opowiadam ją jakieś 100 tysięcy razy. Natomiast opowiem jeszcze raz. Majonez. Nie, dupa z majonezu. Nie. Kiedyś zapytałem Ksiąkiego numer do Filipa Kapicy, bo Filip Kapica, który z nami współpracował, nie dał jakiegoś tam tekstu, czy tam się spóźniał. No i Ksiąki mi podał numer, wykręciłem, no i zacząłem flugać na tego Filipa. Dlaczego tego nie ma na stronie i tak dalej, i tak dalej. No i rozłączone połączenie. Mówię, Ksiąki, dobry numer mi dajesz? Nie. To był numer do Zdzisława Kręcina. Ja mówię, dziękuję ci, Tomku. Tomek taki był jajcarzem, jak był młodszy. Tak? Potem sprawdzałem zawsze dwa razy. Tak, jak ja zacząłem pracę na Weszło, to ktoś mnie przestrzegł, że bywają takie incydenty, więc jak ktoś prosiłem o numer, to potem mieliśmy jakiś taki spis numerów i weryfikowałem, czy tam jest ten numer. Jak był, to uznałem, że dobry. Albo weryfikowałem, musi być numer do kogoś z dwóch źródeł. I pisałem jeszcze do kogoś spoza Weszło, czy to jest ten numer dobry. Tak było. Okazało się, że zawsze był numer Zdzisława Kręciny. Niezależnie od jak poprosiłem. Kapitalna anegdota. Jakie zaufanie miał, nie? Mhm. Środowisko dziennikarskie to są tacy dowcipni się, tacy żartowni się, że cały czas tylko brzuchy nas bolą od śmiechu. Leszek. Tak, ja wybieram i może sprawdźmy kategorię panowie. Konkrety na Wojtka. Panowie, konkret. Była już ta kategoria kiedyś? Tak, to Roki wymyślił i ja od niego bezczelnie ukradłem. Na podstawie tego jednego zdjęcia, Wojtku, musisz powiedzieć pięć zdań, konkretów. Kiedy to było? Co się działo? I w ogóle. Kiedy to było i co się działo? Mhm. Ale nie, no możesz na przykład powiedzieć
kto grał ze sobą. A możesz takimi ogólnikami, że to było już po narodzinach Zdzisława Kręciny. Działo się to w Polsce. Zbigniewa. Zbigniewa również. Na pewno jakiś Zbigniew Kręcina się urodził wtedy. Dobra, na pewno mecz odbywał się w Dniu Słonecznym. Jeden. No. Jeden. Jest. Konkret. Tak jest. Tak. No, przecież widzę, nie? Potwierdzam. Ci ludzie mieli ręce. Nie mogę tego uznać. A nie, że czego? To możesz. No tego. O czego? O słońcu? Mhm. O słońcu nie możesz uznać? Przecież tu nie widać słońca. No. No? Widać. Gdzie? Widać, że dzień jest słoneczny, a nie, że jest słońce. No. Dobra. No dobrze. Wale, że w tym meczu uczestniczył Lech Poznań. Tak. No. Jeden konkret. Druga drużyna. Ha! Druga drużyna. Mówi, że muszę znać tego chłopa we włosach? Z włosami na trzy, z twarzą? To jest pewnie z tej drugiej drużyny. Nie znam niestety. Nie kojarzę. Ale ty po trybunach. Jak No ale słońce przeszkadza, nie? Wojtek, a ten piłkarz w tle. Zobaczmy. 18. BS 18 to może być. Słynna strzelba. To raczej nie jest Wiktor Bellerin. To już jest dwa. Słuchaj, nie pamiętam z numerów, ale mi, jeżeli chodzi o to, to pewnie jest Ślusarski. Dobrze. No widzisz. Czy już są trzy? No tak mi by z profilu. Dwa. Z profilu. Słoneczny, słońca nie uznałem. Z profilu mi pasował. Co to za... Kto był rywalem Lecha? Rywalem Lecha. Kto był rywalem Lecha? A jak się Kowal pomyli, to ten. To ma jedną pomyłkę, czy już? Nie, rozstrzelany. Znaczy już miał jedną. Już raz go rozstrzelano. Kto był rywalem Lecha, tak? Jakiej sytuacji dotyczy ta wypowiedź? Kto był faulowany? Kto faulował? No co tym... Słuchaj, wiesz, ile się Ślusarski w piłkę nie gra? No, całe życie, ale... Nie no, jeżeli... Takiej to sytuacji, co ty mi pomyślisz, że ja tutaj... Boli mnie gardło, mnie to strasznie wkurza. Kuba, to może my, wykorzystując tę chwilę ciszy, opiemy o ramówce gol.pl na pewno. Trzy. Dobra, wyciągnąłeś jakiś mecz z Legią Warszawa. Tak. No, brawo. Najprostsze, co mogłeś wyciągnąć. No ale to z trybuny, no kto? Tyle kibiców w białych koszulkach? To się to słońce tak przejarane. Kto był trenerem Legii wtedy, Kowal? A to nie, znaczy ja wiem, znaczy tak przypuszczam, że ja wiem, co to jest. Znaczy, jaka to jest sytuacja. Ja chyba też, ale... Tak. A to jest ta, nie? To może być ta, ale jest znana z czegoś innego. A to ten drugi człowiek wjeżdżał po tym, nie? Ten drugi człowiek, który potem... A to tak, weź tak, powiedz tam, tak, a Wojtek tak, się odwróci. Tak. To wiemy, o czym mówimy. Wojtek, odwróć się, to powiemy. Tak. No nie dotknął go, tak? To jest ta, już widzę, w oczach Paczula wyczułem już strach, że Kowal dobrze odpowie, jak go naprowadzamy w taki sposób. No nie dotknął go, kurwa, kierowniku, wraca i na swoje miejsce. Oglądaliście nasze podsumowanie Ekstraklasy, które będzie jutro? Otóż nie. Nie zamierzamy. Szkoda, bardzo szkoda. No. Niektórzy widzowie na pewno zgadną, gdzie mogą je znaleźć. A to jest grabia trenera? Chyba nie. Nie, to jest grabia. Tak się mówi? Jest sędziego technicznego. Sędziego technicznego. Moja miejscowość jest nad grabią. Kolumna. Dumny gród. Graba. I tam właśnie stamtąd pochodzi Andrzej Łatka. A my graliśmy z grabką Grabica. Mamy w Lidze grabkę Grabica. A w grabie kiedyś znalazłem pralkę. To był... Pralkę? Tak, leżała pralka w grabie. Wziąłeś? W rzece? No właśnie ktoś to dziwne. Dobra, Kowal. Dobra. Maciej Skorża był trenerem. Czyim? Legii. Tak? Jakoś tak mi się obiło coś o ten, nie dotknął go, coś tam. Tak. To ile jest? Trzy? Cztery. Cztery. No, słońca mi nie zaliczyło. Minuta. Pięć. No i, ale co, jeszcze ten? No jeszcze jeden. Jak już wiesz, to już... No to wiesz wszystko, to wiesz wszystko. Poleć dalej. Kto był faulowany? Nie. Jakiej sytuacji to dotyczyło? No, jakiej sytuacji?
dotyczyła ta sytuacja, czy ta historia? Chyba na co, finał Pucharu Polski? Nie wiem. Nie. Źle. No to jest czerwona kartka. To jest czerwona kartka. Przymierz się ty. Manu był faulowany, Wojtek, wtedy. Już zapomniałem, że taki. Poza polem karnym. Mhm. No i sędzia nie dał bramkarzowi kartki czerwonej, tylko żółtą. A co gorsza, sędzia techniczny mówił do pana Macieja Skorży, pana trenera Macieja Skorży na ty. Tak. Mhm. To było w tym wszystkim najbardziej oburzające. Tracisz punkt. Nie uznałeś mi, że to był słoneczny dzień. No bo... No, szczerze mówiąc, trochę padało. Konkretnie. No jak? Trochę padało, chyba. Była zamówiona pogoda. Kto wyznacza, na ten dzień? Bo się pogubiłem. A i tak padał. Ja wyznaczam, bo panowie konkrety. To może panowie konkrety na kółę, bo to tak, a ja to wiem. No, to 50. Takie rzeczy się robiło, ale powiedz na dwóch. Ale którego kubę? Jest właśnie. To będzie może komisyjnie. Właśnie. A ten chcesz, na kubę idzie we dwóch od razu. Nie czuję się absolutnie. To przytulę. Jak się nie czujesz, to ja wezmę ujemne punkty na siebie. To potem na mnie ta sama kategoria. To będzie mina. Jakub Arak fetuje bramkę. Ale dlaczego mi to mówisz? To no jest wiedziałbyś, żeby to... Właśnie bym nie wiedział. Mój pierwszy kochan jest taki, że to jest piłkarz Ekstraklasy. Jakub Arak. Jest to Jakub Arak. To już nie jest konkret. Na tyle, na ile pamiętam, gra teraz w Rakowie Częstochowa. To już trzy. Dwa. Już nie? A, zaliczył mi jednak mi zaliczył, dobrze. Czyli jakbym przyszedł Sarski i powiedział, że już nie gra w piłkę, to byś mi zaliczył? Ale to jest mega trudne, bo... No ale chuźwa, jak to mega trudne? No mega trudne, bo tutaj Jakub Arak fetuje bramkę, rozumiesz? No i co, no ja na dobra... Nie ma takich sytuacji ale, wiele ale na już, ale on już poległ, bo to nie jest piłkarz Ekstraklasy. To właśnie proste. On udaje, znaczy on jest zapisany w Ekstraklasie, ale to nie jest piłkarz. To już nie jest konkret, chuźwa, zawsze, no. Zawsze jest ta różnica, że są piłkarze i są zawodnicy. No i właśnie, ja bym mu od razu nie no, ja to przygoda z piłką, nie kariera. Przygoda. Kariera, daj ta spokój z tym ministrem. Trudne byłoby, jak dał na przykład Nikolicia, który strzelił dużo bramek dla Legii, bo byś nie wiedział, którą wybrać. A może ta, a Jakub Arak, no. Na, no to jest właśnie tak rzadkie, że powinniśmy pamiętać wszystkie bramki Jakuba Araka. Aha. I opowiedzieć o nich co najmniej przez 5 minut. Gorzej jak to zdjęcie tyczy się, jak Jakub Arak jedzie na kolanach, bo tam się już cieszą inni zawodnicy zwycięskiej. Kto inny strzelił, nie? Kto inny strzelił? Też nie zdjęłem, bo tam wszyscy leżą, nie? I on tam do nich dobija, nie? To też może być tak. Potknął się i pojechał na kanał. Może się tak się cieszy, że nie dostał czerwonej kartki w tym meczu. W 10 minutach. Podczas wykonywania tej fotografii Jakub Arak był piłkarzem warszawskiej Legii. Tak. To ile mam? Trzy. Aha, czyli na mojej fotografii było słońce, mi nie uznał. Konkrety. Jest to sytuacja po golu zdobytym przez Legię Warszawa. No mógłbym się cieszyć po swojaku, bo ma na kuponie. Jeszcze dodaj do tego, że i piąty konkret podaj, że Legia wygrała ten mecz i do widzenia. O, nie, tak. Właśnie, dobra, żeby było uczciwie, bo nie ukrywajmy, trochę naciągane były to moje konkrety, to ostatni dam taki konkret, że jest 50-50. No. Legia była gospodarzem tego meczu, więc stadion przy ulicy Łazienkowskiej. Powiem tak, to jest zdjęcie z artykułu pod tytułem Jakub Arak. Słaba forma już ze mną. 2001. 2014 to był rok. Nie jestem w stanie zweryfikować, czy to jest stadion na Łazienkowskiej, czy nie. Musisz dać inny konkret. Musisz dać inny konkret. W takim razie... Możesz dać na przykład rok. Ale nie możesz wpisać Transfermarkt, a Jakub Arak i znaleźć gola dla Legii? To nie będzie trudne. Nie ma. A, rezerwa. On nie gra w pierwszym składzie. To muszę się zautodenuncjować, że powiedziałem, że to był stan przy Łazienkowskiej, a rezerwy raczej pewnie przy Łazienkowskiej nie grały. Tak myślę. No możesz powiedzieć, że to był gol w rezerwach. No mogę powiedzieć. Już dzisiaj były takie pewne precedensy. To był wywiad z mówieniem odpowiedzi przed pytaniem. To był wywiad dla Przeglądu Sportowego. Źle. To był wywiad dla legia.net. Ajajajajaj. No trudno. No i tak to było naciągane. No. Przyznaję, nie wiedziałem, jakie konkrety powiedzieć o tym. Poza tym, że to Jakub Arak, mój imię. 2014 rok. Jakub Arak zapowiada, że jest gotowy strzelać też w drużynie pierwszej. Jak wiemy, nie strzelał. Może sobie rzucić Kuba. To jak... były testy przed... A co? Mogę rzucić co? No piłeczką do kubełka. I co wtedy? Wtedy, jeśli trafisz dwa razy, to nie dość, że utrzymujesz swoje punkty,
to jeszcze masz kolejkę, a jeśli trafisz raz, to masz kolejkę. A jeśli nie trafię, to coś się tam dzieje? Musisz zrobić wczołka. Przed programem rzucił 15 razy, raz trafił, także uważaj. A znaczy, to... trafiłem za pierwszym razem? I przed, i przed, i po rzucie trzeba zbić szklanki. Trzymaj swoją szklankę. Mamy... Wszystkimi? A, tak. Wiem, to jest taki Michael ten. Jordan. Ale to już mogę ten? Muzykę tak, musi puścić. Bo to przez puścić. Plecy się zazwyczaj zbija te piątki. No może przez plecy, możesz. To właśnie, to przejdę tu. Ale to z nimi nie wiem. Duba jeszcze chodził tędy, nie? Tak, no ale to tak, tak przez plecy, bo on tak... To ja tak zbijałem piątki koszykarze. Wiem, bo znam jednego. Grałem kiedyś w koszykówkę. Marcin Gordacz. O, właśnie, teraz pokazujesz swoje skille. Może kojarzycie. Jedziesz. Ajajajajaj, nie udało. Marcin nie był dumny z ciebie. Bo oni teraz jak są smutni, przyjąłem te piątki. Będzie lepiej. W drugim rzucie. A był jeszcze taki jeden. Muszę sprawdzić, czy na pewno nie to obejmuje. Jason Kidd. Zrobię tak. Przed każdym rzutem. A miałem ochotę tak przypierdolić poszło. No niestety. Możesz dać Reszku konkrety na mnie. Żeby... Ajajaj. Więc konkrety... No Wojtka, nie, tak naprawdę to nie, no. Kuba, dla ciebie, konkret. Poradź się z tym śpiewającą. Nie sądzę. O, to jest... Panie. Na czym stoi Kamil Grosicki? No, ale podpowiedziałeś mu, kto to jest. Czy to jest... No, coś to widać. Czy to jest cokół monumentu ustawionego przez Stadion Narodowy? Nie, to jest w Rio, wiesz? Jest w Rio. Ja nie pamiętam, jak to był mecz. Na szczycie Giewontu. Dobra, no, ale jedźmy po kolei. Piłkarzem, który jest na froncie tego zdjęcia, jest Kamil Grosicki. Mm-hmm. Rzecz się dzieje na Stadionie Narodowym. Mm-hmm. Jest to mecz reprezentacji Polski. Mm-hmm. Jest to mecz reprezentacji Polski, natomiast rzecz się nie dzieje na Stadionie Narodowym. Co ty gadasz? Czyżby to był Bukareszt? Nie, jest to Stadion Śląski. O, a to sugeruje, bo... A mogę mieć jakiś błąd, czy coś? Nie. To zdjęcie, dlatego jest słynne, że Kamil Grosicki, bo ja trochę się poruszam w internecie, wiecie, jest taka rzecz, że tam ludzie się logują, wymieniają różne wiadomości, informacje, no. To jest przyszłość. A polecasz? Internet jest przyszłość, naprawdę, załóżcie sobie, internet jest przyszłość. Trochę się w tym internecie zacząłem czytać, to zdjęcie robi w nim furorę, ponieważ Kamil Grosicki swoim zachowaniem, trochę wizerunkiem, trochę też pewnie niektórymi wypowiedziami, no stał się dla wielu uczestników tej globalnej sieci internetowej takim tematem do żartów, momentami szydery. I przy tym zdjęciu komizm polegał na tym, że Kamil Grosicki triumfuje tak, jakby właśnie zbawił świat, tak jak jest z Rio, albo tak jakby właśnie pozował do pomniku po wygraniu Ligi Mistrzów. Natomiast jest to mecz towarzyski. I gol, który wszyscy mieli kompletnie w dupie, bo to mecz towarzyski o nic. Ale to ciekawe, gdzie tak z Koreą. Z Koreą? Południową. Po towarzyski. Ale to tak. Kuba, gdzie ten internet można kupić? O, to wiesz, nie są tanie rzeczy. Wosho? Ostatnio kupiłem takie 3 kilo, starczyło mi na tydzień. A, spoko. Kuba traci punkt. I wyznacza dalej Leszek. Tam trochę za dużo świateł było pod dachem. Nie wiem, nie wydawało ci się, że to... Jak to narodowy? No. A tak założyłem, że na pewno narodowy. No, a nie było skoro się nie, bo... cieszy. Ale to... towarzyski zawsze gramy na... No tak, ale nie sądziłem, że to jest po towarzyskim. Nie było membrany, bo tam ta membrana jest taka charakterystyczna w sumie narodowym. To Kuba na przełamanie Mioduski. Dobrze. To Mioduski dla Kuby Białka. Poproszę. Polskie kluby nie potrafią grać w pucharach. Ale ja to mogło być tożsame z jakimś występem Legii w pucharach, aczkolwiek nie przypominam sobie. Gdzie? To w swoim klubie by powiedział, co to? No tak. No, musisz znaleźć sezon. Ale nie, bo nie było Legii przez długi czas. Że akurat nie grali. Wtedy Pączek co grał. Nie potrafią grać w pucharach. To po jakimś występie Lecha na pewno. Tak chciał taką szpileczkę wbić. O. Nie, mi to bardziej brzmi na takie eliminacje, w których każdy odpadł w trzeciej rundzie. I Legia jakoś się skompromitowała, no i no, to nie jest tak, że to moja wina albo Legii. To polskie kluby są winne, bo nie umieją grać. Tylko, że Leszek, problem w tym, że przed...
awansem Lecha 5 lat nas nie było wszystkich drużyn, czyli mógł to powiedzieć każdego roku, nie? Pan Darek nie był winny w takim układzie swoich porażek i to był program Elżbiety Jaworowicz. Dobra, 2019. Aj. Aj. 18? Aj. Aj. 20? 20. Aj, aj, aj. Ale bo ja sobie wyobrażam, bo to na pewno był początek takiej tyrady Dariusza Mioduskiego, bo on często taki brudny się tak odpalił, że tak polskie kluby nie potrafią grać w pucharach, bo mają za mało pieniędzy od Canal Plus, bo dajemy tym biedakom, którzy nawet nie grają w pucharach. Zajmują jakieś ósme miejsce, Najlepszych Polaków nie dają do Legii, nie? I tak, no właśnie. Tak, tak. Polskie kluby nie potrafią grać w pucharach, bo nie dają zawodników Legii Warszawa. Gdyby polskie kluby przewiązywały swoich zawodników z wstążką i oddawały Legii, to byłyby wyniki. To prawda. Piątki. Muzyka. Music. Ja próbowałem rzut na Damiana z Bozienia, rzut z autu, więc zacznę od tego, żeby był ekstra klasowy klasyk. Widać mnie, nie widać mnie. Dobra, jest. Damian z Bozien, a wytarłeś? Wytarłeś? Bo zawsze, racja, w ekstraklasie zawsze pada deszcz. Nawet jak jest słońce, to pada deszcz. Jest, Damian z Bozien. Ty tablicę mu zrobiłeś? Ucieram. Dalej, 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 dalej. Tak. Weź w pole karne. To muzyka. No, ja się muszę przygotować. Muszę rozwijać. Czas. Weź w pole karne. Weź w pole karne. Aj, 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 aj. Kuba, nie wiem, czy wiesz, był taki estoński zawodnik, który robił najpierw salto i dopiero wyrzucał. A, tak, on miał taki rozkaz. Ale tu by się zabił. Ty masz ten? Słowenia? Słowensko. Co? Słowensko. Dącić jesteś? Dącić. No, dącić to takie coś. Luka Dącić. Luka? No Luka, no weź no Luka. Tak, no. Tak. Tak jest największe prawdopodobieństwo. A, co to było? Co to było w ogóle? Ajajajajaj. Co to było? Ale mi się podoba koncepcja, że to muszą być jakieś słynne rzuty. To nie mogą być po prostu rzut, tylko jakiś pamiętnik. Ej, to jest mega proste, zobaczcie. Faktycznie. Wow. Widać, że to mało. Ale ty masz jedyny słuszny wzrost koszykarza, także. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Leszek, jak ma problemy z zaśnięciem, to gra w Phoenix Suns jako Boban Marjanović. Naprawdę. Ostatnio robimy poranek, no już nie będę wspominał gdzie, i Leszek taki zaspany ciemno, a to się okazuje, że on jest Phoenix. On jest Phoenix, tam jest noc. Właśnie skończył z Dallas Mavericks. Tak. Kuba, niestety twój drugi rzut przejechał do historii. Ale nie, trudno. Koszykówki. Patrzyłem na ekran, nie patrzyłem ten, i na ekranie to wygląda jakby wpadło, tylko tak tu, nie? Nie, on zagrał mi asystę. No, właśnie skopałem rozegra. Ale upa, ale upa. Ale upa, to było to. Ale upa, także to... Kołać byś złapać i wsadzić. I wtedy masz za dwa, tak ci zaliczają, nie za jeden, tylko za dwa. Bo jak gadaliśmy o tym Marjanoviću z Dallas i... no, skracając, chodziło o to, że nagle się rozjaśnił u Leszka ekran i powiedziałem, że w Phoenix właśnie wstało słońce. I ktoś powiedział na wykopie, że powinienem powiedzieć, Phoenix właśnie wstało Sun. A Phoenix Suns właśnie wstało Sun. To jest to. To jest to. To było dobre. Obiecałem, że tego kiedyś użyję, więc stwierdziłem, że użyję tego już. Czy są jeszcze konkrety? A jak Memphis to przegrywało, ale zaczęło wygrywać, to możesz powiedzieć, że Memphis się odgryźli. Odgryźli, o to dobre, to jest dobre. Czy są jeszcze konkrety, pytasz? Tak, czy są jeszcze konkrety? Stały jeszcze konkrety. To ja bym chciał, bo każdy odpowiadał z tych konkretów, to wezmę na siebie. I proszę bardzo. Okej. Panowie, konkrety. Ma potencjał to zdjęcie? Na Klimcia Krótkowski, volume 2. Na tym zdjęciu jest Jarosław Królewski. Tak. Na tym zdjęciu jest Kuba Błaszczykowski. Tak. To jest mecz Wisły Kraków. Z? A ja, no to... A co się interesuje? To ewentualnie Kowalowi uznałeś, że to jest mecz Lecha Poznań. Trzecie? Liczysz to? No dobra, no. To jest mecz Legii Warszawa. Tak. Ponieważ w bazie mamy tylko zdjęcia z Legii Warszawa na stadionu. Wiem, bo pracowałem trochę na weszło. I to jest mecz... Nie na Łazienkowskiej. Nie, to jest to samo. Nie, no to jest mecz Legii, ale no mogła Wisła grać mecz towarzyski na Łazienkowskiej. A nie powiedziałeś, że to jest trzeci na obrazku. Kurczę, no wydaje mi się, że to jest brat Kuby. Nie jestem przekonany o tym, że to jest Dawid Błaszczykowski, bo nie znam Dawida Błaszczykowskiego tak dobrze. To mogę powiedzieć, że Jarosław Królewski się przyjaźni z Elonem Muskiem i razem planują
odciąć Twittera Krakowi. Dokazują na Twitterze. Razem jeszcze z Małgorzatą domagali. Jeszcze mogę nie, jeszcze tam była jedna rzecz widoczna, że też jest tam. Panowie, Kuba Błaszczykowski ma plastikowy kubek w ręku. Zostawiam to wam, czy to uznać? No dobrze, to ja strzelam, że to Dawid z Błaszczykowskim. Mikro, chyba nie udałeś pogody słonecznej, nie? Tam... No bo padało. No jak padało, jak było słońce, jak padało, jak w krótkich rękawkach były. A tu mogłeś zaryzykować, dlaczego, że to był miesiąc zimowy, a że takiej zimowo-jesienna, że w Polsce jest 11 takich miesięcy zimowo-jesiennych, to miałeś bardzo duże szanse. Boli mnie gardło się. To ja miałem najtrudniejsze jakieś czasy. Tak, ty miałeś najprostsze. No jak miałem najprostsze? Słuchaj, no najprostsze to było to. No, trzy osoby, kubek plastikowy i mecz Wisły. No, kubek plastikowy, widziałeś ten kubek plastikowy w ręku Kuby Błaszczykowskiego? To jest konkret, tak? Ale nie widziałeś ty, bo ty pewnie robiłeś to i to. Przecież to wystarczyło. Nie, to musiałbyś powiedzieć, co tam jest. Nie, kubek jest, trzyma w ręku kubek. Ale nie, jest, ale jeśli powiedziałbyś, czy tam jest herbata, czy kawa, nie, czy woda. Konkretnie, że jest kubek, bo tego nie powiedział Leszek, a przecież było widoczne. Nikt nie zauważył, że jest kubek. Nie wiem. A? Nie zgadzam się z takim podejściem do tego. No to on ci powiedział, że jest kawa i tak byś nie wiedział, co tam jest. Kuźwa, no ja pierdzielę. No. Nie, musielibyśmy wtedy zadzwonić. Zapytać, czy Legion na skyboxach kupuje z kubka. On chce mówić, że to była naftalina, bo jest tak naprawdę robotem. Kuba, czemu jesteś taki smutny? Nie jestem smutny. To dobrze. Leszek wyznaczył. To ważne daty w historii futbolu. Na Wojtka, który spróbujemy, żeby zapomniał o tym, że nie uznałeś mu w skandaliczny sposób tego słonecznej pogody wtedy. Pogody mnie nie uznał. Ale byliśmy za, żebyś uznał. Dobrze, za. O, w którym roku Wojciech Kowalczyk debiutował w kadrze? Mogę zadzwonić, żeby ktoś mi podpowiedział? Możesz. Do Hektora Bellerida. To już przed wojną. Dobra, nie przyciągaj, bo długo się. A przyjąłeś numer od Hektora Bellerida? Będziesz sobie wysyłać teraz życzenia na święta? Słuchaj, będę miał, ja i moja córka będziemy mieli podpisane koszulki przez niego. Jego koszulki, także spokojnie. Będę miał prezencik fajny. Co super. Super, nie? No ale w którym roku debiutowałeś? Bałtyk, Stadion Bałtyku Gdynia, na którym teraz jest Arka Gdynia. Sierpień 91 roku. Tak jest. A który sierpnia? Ze Szwecją. Który? Nie pamiętam. No to nie uznam. To nie jest koniec daty, która wiesz, godzina była. 21 sierpnia. 2-0. 90 minut. Golczyk Trzeciak w debiutach. Gol, tak jest. Franek. Franek Ravaliemu, jak pierdyknął fryzjera, to jeszcze podbiegł do niego. I 21 lat potem... później również wygraliśmy ze Szwecją 2-0. Wojtek, ależ klamra. Najważniejsze no, pytanie, czy było słonecznie tego dnia? Zobacz, ile czasu ten, nie? 21 sierpnia, to dopiero się zaczynają te listopadowe mrozy w końcówce sierpnia. Zobacz, ile czasu, zajęło, poczekaj, zaraz. 21 lat. O, to więcej. Nie, więcej, no. 30. Ale byłeś. 31. Młody Bóg. Zdjęcie z tego meczu. Poka. Czad. Masz na tapecie? Nie, ale... O kurde. Ale że grałeś na Szwecji? Właśnie. Niesamowite. Nie no, zamiana koszulek. Nie, wydaje mi się, że... Dla Polski. Musimy to pokazać widzom. My się śmiejemy. Jako Wojciech Kowalson. Wspaniałe. Ja myślę, że Piotra Świerczewskiego pokazujesz. Wojciech Kowalson, doskonały szwedzki snajper. 31 lat. Protoplasta. Nie 21. Co tego? No 31 lat miał. Chciałem się odmłodzić trochę. Aha. Nie, czy ale to jest po prostu. Nie, chciałeś powiedzieć, że tak mało ten gramy, że tyle lat czekaliśmy, tak mniej. Nie. 10 lat mniej czekaliśmy na zwycięstwo. Nie, bo jeśli od tego meczu minęłoby 21 lat, to ja byłbym młodszy. I nie musiałbyś chodzić w stroju Borata, tak to. No dobra. Wyznaczysz. Fajnie trudne pytanie miałem. Wyznaczysz. Co? O, masz Kuba, czułeczko. No to się... Nie czytam już. Czytaj, Paweł, to tam. Nie czytam już. Paweł, dawaj. Nie czytam już. Filip Marchwiński. Ale teraz przynajmniej wiadomo, jaki jest ciąg logiczny. Już? Tak. No, ale wiesz, co jest taki ten. Ale weź, ja już... Dobra. Tylko... Czy nazwisko tego piłkarza jest w jakiś sposób związane z marchewką? Nie. Czy nazwisko tego piłkarza jest w jakiś sposób związane z warzywem lub owocem? Tak, tak. Z warzywem lub owocem.
Okay, mam już jeden pomysł. No to był chłopak. To nie ten. Nie znam w ogóle. Nie ten? Dziecko sobie pisze? Nie ten. Chyba wszyscy jego pomyśleli, że będzie jako trzeci. No taki średni był, ale... Tak, tak, ale to wiesz, no właśnie o to chodzi, nie? Czy to aktualnie grający piłkarz? Wiesz, to ci może podpowiedzieć, że to nie jest najbardziej znany piłkarz. Że to nie jest ten, Paweł, musisz sprawdzić. Zadałeś mi tak zwanego ćwieka. To był przygotowany do programu. No, ale jak mnie zapytał, czy on ma na to drugie imię, to też musiałem sprawdzić, no. Wiadomo, że nie wiem takich rzeczy. No, powiedzmy. Co? No powiedzmy, że gra. To co, gra czy nie gra? Dobra, czyli zakładam, że grał w Ekstraklasie, ale teraz jest... A jeszcze uściślając, czy to jest Polak? Tak. Dobra, czy grał w Ekstraklasie, ale teraz już jest gdzieś w niższych tych pewnie. Przecież jak zadaje mi takie pytania, to wiadomo, że muszę sprawdzić. Czy ten piłkarz grał w Pogoni Szczecin? Tak. O, no to, a to tak, to teraz ja... Za ile mogę rzucać? Za dwa. Przemysław Pietruszka. Tak jest! A proszę! No, to ale to nie o tym myślałeś na początku, nie? No nie o tym. Bo myślałeś o tym... O tym. Dopiero ja skończyłem. O tym ze Staszowa. Pod wrażeniem jestem. Nie zrozumiałeś, gdzie jest Staszów. Ale domyślam się, że tam się urodził. Tak. Domyślam się, że... Że ja wiem. Tak. No. Czyli ja wyznaczam. Mhm. Ja sobie zagram jeden na jeden z Leszkiem, gdyż jeden na jeden z Leszkiem to jest zawsze przyjemność. No, tylko żeby nie było to jak ostatnio pojedynek na słowa francuskie. O nie. Pojedynek na polskich, no blisko. Olala. To przegram z Kretesem. Kto zaczyna? Możesz sobie wybrać. Jak to było? Chyba więcej punktów, czy nie? Jak to było zawsze? No różnie jest. Tak? Aha, to Leszek zacznie. To Karczuk. Skłodowska Kiri. Miłosz. No i tu już to schodzi. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że chodziłem do gimnazjum imienia polskich noblistów. Obu. Kto tam jeszcze mógł być Nobla? Tu. Dobra, tu mam jakieś dwa typy, ale nie jestem przekonany. Walcz, człowieku. Nie wiem, Wisława Szymborska. Dobrze. Brawo. Wałęsa. O! Są faktycznie, no. No i tu już by były ciężary też u mnie. A nie, jeszcze. Jednego bym jeszcze wydukał. Wojciech Kowalczyk. Masz? Masz Nobla? Jak sobie przyznam, to będę miał. A czy ty byłeś blisko Nobla kiedykolwiek? Kto? Ty. Co roku jestem blisko. No, w domu taką tą. Ale zaraz będę wszystko wiedział. Co ja przyznaję nagrody coroczne. Będę się z was śmiał. Jeszcze zostało chyba dwóch. O, naprawdę? To, tak mi się wydaje. To dosyć sporo. Sprawdźcie maila, proszę chłopaki, bo tam trzeba podmiankę zrobić. Przemienić tych, co teraz mówisz tu. Mogą być jeszcze w innych kategoriach zupełnie. No. Raymond. Dobrze. No, tak, właśnie tego bym powiedział. Raymonda byłem pewniejszy, bo teraz jeszcze Nosienkiewicz. Dobrze. Teraz są schody. No i teraz, no teraz to już nie są schody, co tylko jeszcze? Nie ma szansy, Kuba. Ilu jest jeszcze? Jeszcze jeden. Ale to ładnie pocisnęliście. Wymieniliście praktycznie wszystkich, którzy znają Polacy, bo tego ostatniego nie. No trochę łatwiej. A ty wiesz, kto to jest? No przeczytałem. Sobie. Trochę łatwiej było. To jest ten internet, co Kasia Kuba mówi. To może jakieś rzeczy znaleźć. To jest szokujące. Zapisałem uczestników tej globalnej sieci i oni mi odpowiedzieli. Trochę łatwiej byłby pojedynek jeden na jeden w sprawie złotej piłki Polaków, nie? Bo tak. Hmm. Albo kandydatów. Albo tych, którzy zasłużyli. Tak. Ale pandemia im pokrzyżowała szyki. Tak. Ale to jest taki Polak, czy taki ktoś przyszywany do Polski? Taki Słonina. Polak? Nie, Słonina. Ja nie chcę oceniać jakby czyjejś polskości. Znaczy, nigdy nie dostał powołania, to no, mi się sobie trudno sprawdzić tak naprawdę. Ale z ciekawości sprawdzę. Czy polski noblista był Polakiem? Urodził się w K.
kraju nadwiślańskim. Właśnie, jak Kuba odpowie, to Leszek przegrywa, bo Leszek już nie może. Musiałby zmienić. Nie, to remis. Remis. A, remis, dobra. Dobra, rzucaj. Czekaj chwilę jeszcze. Przecież wiem, że nie wiesz. No czekaj, może wpadnę Raymonda, też nie wiedziałem, tak? Ale sobie przypomniałem. Jak ty Raymonda na wślizgu dałeś, to podpowiem ci. Od 1966 roku członek Polskiej Akademii Nauk. Mm-hmm. Dzięki. Dzięki. No nie, może nie pamiętasz. Twoje czasy. Poczekaj, podpowiem ci. Absolwent fizyki na Wolnej Wszechnicy Polski. To jest już jakoś. A ja już jestem dalej. To mogę też? Myślę, że był współpracownikiem angielskiego fizyka jądrowego Jamesa Chadwicka. Tak. To się rozjaśniło. To już wszyscy wiedzą, Kuba, a ty co? Pokojową dostał nagrodę. Pokojową? Fizyk pokojową. Do śmierci żył w Wielkiej Brytanii. O cholera. Za co mógł dostać fizyk pokojową nagrodę Nobla? Za jakąś... O nie. Za to, że budował bombę, ale nie wybudował? Zlekceważył list rosyjskiego dysydenta Andrija Sacharowa w sprawie cukru. No tyle podpowiedzi już daliśmy, naprawdę. Zlituj się. Jeszcze inicjału brakuje tylko. Kuba, ale ty nie masz pojęcia, o komu nie mam pojęcia. Bliżej byś był, jakbyśmy ci literki podpowiadali. Dobra, no strzelam, ale to totalny strzał. Hermaszewski. Nie. Nie. Kto? Nie, jeszcze długo, długo nie. Józef Rotblat. O cholera. Ten Chadwick my zmyli, nie, Kuba? To było mylące, tak, jak powiedzieli o tym Chadwicku. To już mieliśmy z tyłu głowy i później koniec. Ale ciekawostka jest taka, że w moim gimnazjum imienia polskich noblistów nie było Józefa Rotblata. Jak to układałem pytanie, to się zdziwiłem, że ktoś taki istnieje. No, jest trochę zapomniany polski noblistą. Tak. To właśnie w pełni się pokazuje rola edukacyjna programów, które Paweł tworzy. Gdyby nie ty, polska fizyka byłaby z gliszcza. Pamiętajcie. On zjadł internet. Pamiętajcie o Józefie Rotblacie. Ja się dowiedziałem o nim pierwszy raz właśnie teraz. W szkole też tego nie miałem. Ja też. No, dokładnie. Co on takiego nawywijał, że jest skazany na zapomnienie? No właśnie tak. Nie idzie dalej. A co, za co on dostał? A powiedz nam. Dlaczego uciekł do Londynu? Pokojowo dostał nagrodę. No dobra, poczekaj, bo mówisz, że się urodził tu, a dlaczego uciekł? No bo może przeczytaj. To, nie powiedziałem, że uciekł. No to ale on uciekł. No wyjechał. Zobaczcie, to jest chichot historii, ponieważ... Ale dlaczego się o nim w Polsce nie mówi? Zawsze jak się tam wypomina, ja pierwszy raz słyszę to nazwisko. Zobaczcie, to jest chichot historii, ponieważ on dostał nagrodę pokojową, a jest współtwórcą pierwszej bomby atomowej. To będzie układziki. A tak de facto za co dostał? Za ruch na rzecz rozbrojenia atomowego świata. Czy najpierw wymyślił, a potem... Tak, najpierw wymyślił bombę atomową, potem chciał rozbroić świat i w ten sposób osiągnął nagrodę Nobla, która wiąże się nie tylko z pucharkiem na kredensie, ale też z gratyfikacją finansową. Czyli za Kuba Baszczykowski najpierw uratował Wisłę, tak. Potem ją spieprzył. Tak. Zdarza się, zdarza. A w ogóle powiem wam, ostatnio mi się śniło. To przez niego boimy się. Józef Rotblat się śnił? To przez niego teraz się boimy. Że jestem asystentem Józefa Rotblata w jego pracowni we Wszechnicy Warszawskiej. No i teraz, a teraz siedzimy ze strachu, co zrobi Kim Jong 75, czy użyje, czy nie użyje tego, co wymyślił. Ale powiem wam ciekawostkę, że ostatnio mi się śniło, że siedziałem z Gabkiem, graliśmy w jakąś grę planszową i nagle zaczęło trzęść planszą w tym śnienie. No co jest? A okazało się, że bomba atomowa na nas leci i spadła tuż obok nas, w tym, że w tym śnie bomba atomowa wyglądała jak prom kosmiczny. Naprawdę. I wtedy właśnie o tym łatce pewnie. Bo... Dobrze, zrobiło dziurę, tak. Ale jakby... To było niesamowite przeżycie, bo jak miałem świadomość śmierci w tym śnie i się z nią pogodziłem. Ale jak ten prom uderzył koło nas, pozdrawiam cię Kamilu, to po prostu się obudziłem. Zaraz byłem pogodzony, wiedziałem, że to jest koniec, bo to był taki rozbłysk i ten prom kosmiczny leciał i walnął tuż koło naszej planszy
z grą planszą. I Kamilowi śniło się to samo w tej samej nocy. Tego nie wiem, bo... Odcinek nie do wiary. Równolegle i Kamil Kapiskiemu. Bo on się dzisiaj dowie o tym, że mi się to śniło. W równoległym... We śnie. Paweł powie mu to we śnie, mają porozumienie i ustawiają ze sobą w snach. A ja często mam proroczy sny. Znaczy nie chcę was straszyć, ale... Nie grajcie, nie, nigdy nie chciałbym z tobą zagrać planszówkę. Nie grajcie w gry planszowe. Kto wyznacza? Ja wyznaczam, to może Najman. Jeden. Dwa. Drzewa iglaste. Trzy. Cztery. Sam podbiłeś? Tak. Ale jesteś kozakiem. Gdzie lecisz, kuźwo? Kowal, musisz... Celowo to zrobiłem, po to wam powiem. Musisz? Nic nie musisz. Musisz, będziesz miał upomnienie. No nie, no to ty. Cztery. No ja już powiedziałem cztery. No, no jak, sam siebie? Tak. Powiem wam, że ja bym nie wiedział. Czterech? Czy jednego? No, nie wiedział. A jak się nazywa? No ale to potem. Co więcej, jak ktoś będzie opowiadał, to będę musiał to googlować, bo ja na słowo nie lubię. Trzy wiem. Trzy wiem. Mam cztery. Ale cztery jest, tak? Tak, ale... A Jezu, ja się zacząłem zastanawiać, czy to jest iglasty, który chcę powiedzieć. Ja też. Może w tym filmie. To nie wiadomo. No to jest podpowiedź? Modrzew? Właśnie. No właśnie, nie wiadomo. No. Drzewo, drzewo, nie krzew. Ja autentycznie nie mam pojęcia, czy modrzew jest iglasty. Przebijacie coś tam. Nie, jedź, mam cztery i chyba kurczę. Jedź, jedź. Po raz pierwszy, po raz drugi. Cztery ja mam, ale. Po raz trzeci sprzedane. Dlatego podbiłem, bo wiedziałem, że każdy miał cztery. Po dłuższym zastanowieniu się. Tylko dlatego. No słucham. Modrzew. Rzeczody. Sosna, świerk, jodła. A świerk! Patrz! No. Dlatego znałem trzy. A jest jakieś jeszcze piąte? A tuja? No właśnie, a tu to dwa punkty myślałem. Dla Kuby. A co to jest tuja? No to jest to przy tym, co na cmentarzu najczęściej stoi. Chyba tuja właśnie. No, tuja. Też czyli iglaste? Takiego tak. Świerku zapomniałem. To, co stawiają te roślina, o, roślina iglasta, tak. Generalnie tak. Prawdziwe świerkowe, prawdziwe... No, ale to jest... To jest no, ja wiem, ale wiesz, że jak świerkowy, okay. To musi być świerk. A, wiesz, o co chodzi, nie? No tak. To właśnie... Boli mi gardło. Bo wiesz, jeszcze jest i dębowy prawdziwek jest, ale co mnie to niestety liściaste drzewo. No, mocno tak jakby akcentujesz, przygotowując widzów na to, że w jutrzejszej lidze minus nie jest. Maślak modrzewiowy na przykład. No i tutaj po tym miałem też cztery, nie po grzybach sobie poszedłem. Dobra, wyznaczaj. Nie miałem piątego, ale mi zabrał cztery. To mogę powiedzieć ciekawostkę? No. Że mój kolega miał na nazwisko Modrzejewski. Także projekt Modrzew. Jest na Twitterze Filip Modrzewski chyba. Tak, ale to nie jest mój kolega. A okej. Okay. A moim kolegą jest Kacper Modrzewski, który jest trenerem ŁKS U15. Albo no chyba U15. Anegdoty jak z ręką. Pak, pak, pak. Pięściarz Albert Sosnowski. O. Właśnie, patrz, zapomniałem, bo ja lubię tak czasem, że... Dragon, pseudonim Dragon. Z tym grałem. Walczył z Gliszko kiedyś. Wyznaczył. A to nie był Wach? Nie, a chyba też się dał oklepać w którąś kliszce. Wach też z kimś walczył. To tak, ale lepszy jest Art Binkowski, bo walczył z Russellem Crowe'em. Wchodzę i gubię. Bo nie znam. Nie znasz Binkowskiego? Nie, Binkowskiego znam, ale... Panowie! Panie, dawaj, bo to już jest... A, myślałem, że mówisz, że no to, to znam, ale myślę, że... Czemu, walczy, film Cinderella, tak. Był lwem. Jakiś film Cinderella Man i właśnie Art Binkowski wszystkim się kojarzy, że kogoś, który no idę i go bije. A tutaj z Russellem Crowe'em siemanko w filmie, kurczę. Hollywoodzka kariera. Niezwykłe miejsca, w których byli ludzie. Zobaczmy klasyfikację. Chciałem powiedzieć, że nie panuję nad tym odcinkiem, jeśli chodzi o organizację. No tak, w każdym. Dużo nam zostało jeszcze życia? O, ale wyniczki, ja nie mogę. Jest nieźle. Dobra, to Kowala teraz tutaj podepniemy do prądu. Ja dostałem te trzy punkty za ten i tak zostałem? Nie no, odpowiedziałeś jeszcze na pytanie o siebie. No to wtedy punkty tak się obroniłeś, tak. Ja zdobyłem te trzy na samym początku, co Paczul się pomylił i jest. Racja. Dobra, to jeden na jeden z Kowalem. Nie zlatałem jeszcze. O, uwaga. Oby, już grzyby już były tydzień temu, to już uważam, że jestem w stanie podjąć realizację. A teraz patrz, wyskoczy pojedynek na słowa niemieckie. Na piłkarzy, którzy grali w Lechii. Grali kiedyś, a już nie grają teraz, tak? Czy grają, czy to grają teraz? No grali w tym sezonie na przykład, też można powiedzieć. Tak. Nie, właśnie grali, ale już nie grają. Ale czyli nie z tego sezonu, już nie bierzemy, tak? Piłkarze, którzy grali w Lechii, ale już nie grają. Grali jest napisane.
No ale nikt już nie, a nie, gra, w sumie gra, w sumie wieczorem grają. No, dobra. Ale grali w to, ale to musi być takie pach, 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 żeby no tutaj przestań, nie zanudzić. Pach, pach tam. Tak jest. To zaczyna. Kuba. Sebastian Milo. Tak. Kuba niestety. Kuba Wawrzyniak. Marko Pajszą. No, chciałem powiedzieć od razu tego, ale grali przecież, a ten jest. Ciężary, ciężary. Trzech piłkarzy Lechii już padło. Klub założony tam w 45. Tak. Milosz Krasić. Tak. Jezu, przecież to jest... Kłopoty, kłopoty, kłopoty. Nie kłopoty, tylko sobie muszę sobie przypomnieć. I Janicki. Tak. Janicki. Był jak najbardziej Janicki. Peszkin. Tak. Ale ma robić. Rafał Wolski. W ogóle chcę wam powiedzieć, że My Chemical Romance, kojarzy się ten zespół? Tak. Wydało nowy singiel. Nazywa się Lechia Gdańsk? No dobra, jak, jak tam Wolski był. No nie, patrzył przez jakieś jeden czy dwa sezony. Dobrze, ten był w ruchu, teraz jest płot. Nie przejmie. Jest, może tego nie było. Dobrze kombinuje. Nie mogę, się przecież Patryk Lipski, no. Te innego ulubionego piłkarza. A mam jedną pomyłkę, jak coś tak jeszcze. Nie. Nie, no już nie przesadzaj mnie tutaj. To muszę się zastanowić, czy on tam faktycznie był. Natomiast słaby jest ten singiel. Nie podoba mi się. A może by nie było. Dobra, jest źle, źle zmiksowany. Abdurazak Traore. Uuu, panie. A jest za głośno wokal? Nie, za cicho właśnie. Za cicho wokal. Za głośno jest muzyka. A za cicho jest wokal, natomiast melodyjnie jest to przyjemna piosenka, natomiast to jest źle. Ale to popularny błąd, naprawdę, no. Zwłaszcza w polskim rapie, gdzie często wokal jest niesłyszalny, absolutnie. Nie wiem, wracam tamte dalekie czasy, co... Ale będą grali w Warszawie. Dobra, Surma. Tak. Był Surma, to ja Sobiech. Tak. A, czyli wracamy na stadion narodowy, finał Lechia Jagiellonia. Ostatnio. Przypomnijmy sobie skład. Byłem na tym meczu, to muszę szybko przecież to... Chyba w progresji będą grać. Nie kombinuj mi tutaj w głowie, nie myl mi. Ostatnio żartowaliśmy sobie o Sobiechu, że w Lechu jest zamknięty w szafie i nawet tam nie zagląda. I my sobie tak żartowaliśmy. Uraz ma też chyba. Kontuzja, tak. No tak, ale tak, miesięcy. Tak. Nie, bardziej mi się podoba. On ma coś z serduchem chyba. Naprawdę? A nie? Nie wiem. Tak mi się wydawało, że nie, po COVID-zie coś miał. A, nie wiem, no to nie. Spokojnie. No to nie ma co się ten, to nie ma co żartować. Chociaż podobało mi się, że ktoś napisał, że w lutym zakończył karierę, ale szafa jest dźwiękoszczelna. I nikt nie wie, że tak się zadziało. 30 sekund. 30? Mhm. Dałbym tego Anzel Bichlera tam, który był, ale nie wiem jak... Czy jest trupił każdy, bo już jakiś Anzel Bichlera? Ja wiem, to jest Koczek, ale przecież był tak. Był, ale nie wiem jak się nazywa to. Anzel Bichler. To Koczek jest, nie? Ale był. Jeszcze jest 20 piłkarzy z tego sezonu. No. Co? Jeszcze jest 20 piłkarzy z tego sezonu. Ale nie można właśnie. Ale grali w innych klubach. Byli. A, byli. Nie, grali w innych klubach. 20 sekund. No to bierz. To, że ten piłkarz się jeszcze nie pojawił, jest skandalem. Tak, zgadza się. Ten. Tego chciałem powiedzieć, ale nie byłem pewny, czy był w Lechii. Ale chodzi ci o tego stąd? Tego stąd? Tego stąd. Tego stąd. No to też jest, uważam, że to skandal, że nie padł. No. A to akurat po czasie. Ale to akurat może być za łatwo, że mogło. A Jakub Arak? A, to pisze, a no ale to było powiedzieć, że zawodnicy wpisani do skarbu kibica. A ty zadałeś pytanie piłkarz. No ja nigdy nie biorę piłkarza, że Arak jest piłkarzem. No. A kim? Zawodnikiem uprawiającym tą dyscyplinę sportu wpisany do skarbu kibica. No, i to jest ale masa jeszcze była Kowa, jeszcze Wojtkowiak. No Mladenowicz. No, tak, no, Mladenowicz. No. Udarewicz. Gadałeś mi jak Czolak. Roman Koryn. Ja sobie nawet Czolaka przypomniałem, to jest niesamowite. Jak mi tutaj gadałeś o jakichś filmach. Lukian, o jakich filmach? O koncercie ci. Ale cię o koncercie to mi tu rozproszyłeś. A pójdziemy razem? Ten, dobra, już.
Ale dajcie to na wideo potem. Kurde, ale Kowal i Paczul idą na koncert My Chemical Romance. O tak, to było tak. No. To było tak. Co? Tylko tam często kamer nie można wnosić na takie rzeczy. Ale to nie będą kamery na scenę, tylko na Wojtka, tam gdzie powinny być. Wiem, ale wnosić nie można. Kowal będzie problem. Filmował Pawłem. Na jeden koncert, jaki mogę iść, to tylko na taki. Da SketchUp. Nam zdemonetyzują. Co? No. To, to puść po cichu. No, krótko. Powiedz tytuł. Laskacza, mówię. A serechę. To jest to My Chemical Romance nowe? To rzeczywiście średnie. Miks kiepski. Jakość głośnika zaważyła. Wyznaczę Kuba. Tak, dla Leszka. Kowal minus jeden, Kowal plus dwa. Dla czyli Kuba plus czółko dla Leszka. Na muzykę. Moje Nemesis. Ale to będzie dobre, to będzie jak dobre. Szkieletor. To do mojej córy. Dla Leszka. Już? Tak. Co? Co ty odwaliłeś? Co? Z tym. Co to miało być? No co, co to jest? Co to jest? Co to jest? To jest w ogóle przedmiot? Co, co, co to jest? To, to, co to? Nie znasz go? Nie. A kim, czy, znaczy nie będzie pomagać. To jest piłkarz. Tak. A, no. Czy to jest piłkarz, którego nazwisko kojarzy się z warzywami? Nie. Czy to jest piłkarz, którego nazwisko kojarzy się z owocami? Nie. Tyle, jest, tyle jest ciągu logicznego. Chyba będę rzucał za trzy teraz. Nie no, my go znamy, Kowal. Mhm. Skąd? A, wiem skąd, dobra. Mhm. Aha. A, to taki PDK, aha, tak ma. Czy to jest piłkarz KTS-u weszło? Nie. Czy to jest piłkarz, który pojawił się w Kowal Managerze? Tak. Nie oglądałem ostatnich odcinków. A widzisz, to jest taka zemsta na tych, co nie oglądają. Stąd nie znam. Czy to jest piłkarz, który pojawił się w trzecim sezonie Kowal Managera? Tak. Czyli bez twojego udziału mogłeś zastanawiać się. Mojego? Ja byłem w trzecim sezonie. Tak, trzeci? Tak. Pewien czas, tak. Tak, tak. To a, myślę, że trzeci już ze Smykiem. Nie, 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 no. Aha, bo, aha, bo nie, nie. Kogo nam mieliśmy? Tak, bo już jest na którym pytaniu. Ale nie kojarzy się... No to... Jeszcze jedno masz. Jeszcze jedno pytanie, tak? Czy to jest piłkarz, którego nazwisko kojarzy się z pewną częścią ciała, którą będziesz miał ukrytą jako jedyną podczas Ligi Minus, która odbyła się w zeszłą niedzielę? Nie! Nie! Czyli to nie ma... Nie się Pintola? No to to on wymyślał. Co ty, ty cwaniaczku? To nie był ten. Ty to się Pintol kojarzy się z Rosołem? Co? 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 Chyba ostatni jest Rosołek. Dawaj, czułko. Nie no, myślałem, że jest, mieliśmy Pintola i że... No, pytałem, czy waży nie, nie jest, nie jest. Ale zdradził cię logicznie. Ale z Rosołem mu się kojarzy. Powiem ci tak, nie wiem, co ty jesteś w formie. Dawaj, czułko, mi się w ogóle z Rosołem to nie skojarzy. Czemu tu się rosło w ogóle? Myślałem, że znacie już ten ciąg logiczny. Nie, nie. No nie, to warzywa po prostu. Wszyscy myślą, że nie marci cebula teraz. Brałem pod uwagę. Marchewka, pietruszka, ale to jest... I to nie jest warzywny ciąg, tak? Nie, znaczy... Ale myślałem, że znacie ten ciąg. I nie jest to jest... Pinto, tak? Nie, no nie jest to Pinto. To musisz przypomnieć sobie skład. No, spróbuję odtworzyć. Jeszcze bym dodał teraz, czy to jest zawodnik, którego kupiliśmy, czy jakiś z Krakowi, tak? Ale już nie mam takiego pytania. Nie, chyba... No, nie, to Wojtek Mrubni. Już jedno? Nie, koniec. A, koniec. Już mam koniec. A nie masz za 3, 2, 1 teraz? No, to się ma pytanie dał wcześniej. Siódmy? Sorry. Mieliśmy Pintola, mieliśmy Mlakara, mieliśmy Robaka ściągniętego. Tych piłkarzy z Krakowi, no chyba nie chodziło wam. Może Pestka. Pestka był. Ale wy byście, ale dziwiliście się, że go nie znacie, że to jest taki inside, więc to musiał być ktoś sprowadzony przez nas. Tam był Salimi, czyli przerabiany jako salami. To może być on, bo też się kojarzy jakoś z czymś do jedzenia, ale to jest Salimi, tak? Chyba w niego będę musiał iść. Salimi. Nie. Jednak mleka. Mlakar? To powiedz mi, co ma wspólnego z Rosołem Mlakar? Makaron. Makaron. Mlakar, makaron? No to o takie... rady, nie do wiary to jest. No takie... To już Salimi się bardziej z jedzeniem kojarzy. Ale nie z... A nie z Rosołem. No dobrze, 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 dobrze. Już był kiedyś rosół cieglogiczny. Był. Ale były inne warzywa. Jeśli teraz nie odpowiedziałem... No nie, no Mlakar, powiedz mi, poumówię się tak. A jak zacząłem, to mówię...
Sprawdźcie maila, proszę. Teraz wyznacza? Ja. Kuba. A, to... patrz, zmienił ostatnie czułko, pewnie mailem. Dla... Czy zdąży? Dobra, Olki, czułko. Dobra. Nie, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Poszedł, zmienił. Zmienił mu te. No nie, nie zmieniamy, no. O raju. Widzisz, ja... Chciałem dobrze, chciałem. No wiem, wiem. No i jest ten koncert. Chyba 2 czerwca. Mm-hmm. Nie, albo 8. Ani mój antenę jeszcze, ani mój. I co był ten? I był Maciek? A ty możesz rzucić w ogóle. A to sobie rzucę w takim razie. No to sobie, no to rzucaj. A był Maciej Rosowek? Nie, nic nie zmieniałem. Jak nie zmieniałeś, jak przecież powiedzieli na prewizatorni. Tak. Kłamią, bydla. Muzyka! Odwróć się, Kuba! Ja przez plecy. A ty tak nie masz, bo teraz jest na ekranie i nie będzie twojej kategorii. Uwaga. Ha! A może tu? To może z piłki ręcznej. Leszek! A jak tu trafisz? A bliżej tu tej. Uciekła. Czy my usłyszymy kiedykolwiek ten dźwięk, że jest dobry rzut? Nie. Dobra, teraz spróbuję jak Kuba, czyli z kozłem. O, z kozłem, dobry pomysł. Oho. Przesuniesz, Kuba, szklankę? To jest dobra koncepcja, ale nie teraz. Kurwa, panowie, to jest proste. Co jest to? To jest proste. Co jest proste? O, ty glucie! Co? A na co szukał? A na co zatrzymował? Dobra, odwracam się. Faktycznie, jest prosto. Ty w domu to trenujesz? Nie. Oj, coś mi się wydaje. No często dostaję kosza. Poszło. Już, gotowe. Już mogę? Tak, już możesz się odwrócić. Możesz strzelać. Był Maciej? Wcześniej czy nie? Nie mogę powiedzieć. Był, powiedzieli przecież. Nie mogę powiedzieć. Był wcześniej. Teraz jedyny. No, widzisz. No. Jedyne co mi pozostaje. Ale bo ja myślałem, że wy macie już rozkminione ten czynnik. Czy to jest tak proste? No i mlakar, no kto by skojarzył mlakara z makaronem, no. Mlakaron. Czasem się mylę, jak mam listę zakupów. Paweł, rzeczywiście nie ma innych dań, w których jest pietruszka i marchewka. To rzeczywiście bardzo bezpośrednie, powiem ci. Ale jak robił za pierwszym razem, to pamiętam, że makaronem był jakiś Włoch. Jakiś randomowy po prostu, makaron. Że to tak. Makaron. Tak. Dobra, czy to jest zawodnik, który występował w Zagłębiu Lubin? Nie. Kogo miałeś na myśli? Oko. Rosuma oka. Mądre. Rosuma oka, byłem przekonany, że to jest alternatywa dla Rosuma. Słuchaj, przy paczulu to nawet Andrzej Łatka mógłby być. W sumie tak. Zamienisz eł na N i jest Natka, nie? Przed telefonem nie dzwoni. Masz, Natka też się przydaje do rosołku. Co się do tego rosołku jeszcze rzuca? Jakieś mięko było. Jakieś kurczaka mamy? Kurczaka. Albo co? Utko. O! Czy jestem byłym piłkarzem Lechii Gdańsk? Nie. Czyli Udowiczyć też nie. A to było takie utko. Takie Udowiczyć. Ile mam za mną? Dwa pytania. Dwa. Ale jedno głupsze od drugiego. Ale dobrze idzie, no co? Szuka. Czyli tak, mamy mięso, mamy oka. Co tam jeszcze w tym rozpale jest? No, ogień jest potrzebny do rozpalenia pod garnkiem, ale to chyba nawet Paweł nie jest aż taki kreatywny, żeby nie określić się inaczej. Coś się wrzuca do rosołu jeszcze. Włoszczyzna to jest seller. Czy to jest Niemiec? Niemiec? Niemca się do rosołu wrzuca? Kto oglądał jakieś Barry taką scenę? Uweseler. Uweseler, no. No my tak, to jest Niemiec, nie? Jezus, mogę to dać. No, ale niestety nie. Już trzy lepsze propozycje niż to, co wymyśliłeś z tym lakarem. A ty mówisz, że coraz głupsze pytania zadaję, no. O kurde. Mądre pytania, no. Jeszcze mogę to dać, o, teraz. Podjawiam się tym selerem, mówię, no. Kurde, na to nie patrzę. Uweseler, no, to było. To wiadomo, co jest włoszczyźnie, tak? Kuba, kiedyś poprowadzić quiz jeszcze. Wymyślić też. Uweseler. Nie uciągnąłbym tego, byłby zbyt logiczny. Nie byłoby tego elementu szaleństwa, jakim jest mlakar. Ile kroś to wysyłałem? Weź jeszcze kup mlakaron. Tak często w SMS-ach się żony mylą. Mm-hmm. Jak jesteś.
Pietruszka, co tam jeszcze może być? Wpadłem dzisiaj na to, że zjem rosół. Zjem rosół dzisiaj. Kluski już było. A kto ci zrobi? Kupię sobie. A te pietruszki. Matka pietruszki jest jeszcze i co jest jeszcze? Marchewka już była. Skup się jakby bardziej na... Na kuchni. Na kuchni. Łyżka. A właśnie, nowy sezon Hell's Kitchen będzie. Słuchaj, do niektórego... oczywiście to byłaby duża podpowiedź, bo... Bo samo warzywo opalane... Marcin Cebula. Byłoby takim... To jest ale to nie, wiesz. To jest pytanie, czy to jest Marcin Cebula? Nie. Ajajaj. Widzisz, bo tak, bo to się daje. No, ale... Nie, cebuli się nie daje do rosołu. Może tak opalono. Tak, tak, spalasz nad tym. Tak, tak, nad gazem. Ogniem, nad gazem. Nie, przepraszam, jeśli siedzę przy jednym stole z ludźmi, znaczy przy trzech stołach, z ludźmi, którzy dodają cebulę do rosołu, to chciałbym wyjść. Ale nie, ty nawet nie wiesz, że jest ta cebula. Tylko daje się nie wrzucać razem z łoszczyzną do smaku, jak jakoś są, czasami i się daje. Dodaje się tak? Charakteru takiego. Tak samo daje się wołowinę. To wtedy jest zupa fo, to jest coś innego kompletnie. Nie, czy to jest Dariusz Solnica? Ty myślisz, że w rosole nie ma wołowiny? Albo kurczaka? No ale takich kawałków nie ma. No, nie ma, no, tak. Gotujesz na tym. A kurczak jest tak. Kura! Nie kurczak. Rosół na kurze się robi. Żeby był jeszcze smaczniejszy i te oka były takie. Okay. Oczyska. Tłusta kura jest. Nie, no to się robi z pomidorowej generalnie. Kaczkę. Czy na odwrót? Ja kurę wrzucę. Co jest? Rosół się robi z pomidorowej, czy pomidorową z rosołu? Pomidorową. Tak, nie, rosół się robi z pomidorową. Dajesz pomidorową. Ja, ma, magii dodajesz. Odsączasz pomidory. Kolor zdejmuje z pomidorowej. Co tu jest? Szefuncio kuchni to jest. Demon kulinarny. Ja mi, czekaj, Paweł, naprawdę przyjdę cię na obiad, jak mi z pomidorowej zrobisz rosół. A kiedyś napisałem taki przepis, taki krótki przepis, że jak się robi dobry rosół, że najpierw nalewasz wody, wrzucasz tam kurczaka, grasz dwa mecze w FIFA, dorzucasz włoszczyznę, grasz dwa mecze w FIFA i dorzucasz, co jeszcze tam było? To ja lubię kurę dać, o Jezu. No kurę, zamiast kurczaka, kurę, bo jest bardziej tłusta. A dajesz ze trzy rodzaje mięsa, wtedy jest dopiero prawdziwy rosół. Nie, nie. Trzy? Tak. Kurę i wołowinę. Dajesz, indyka dajesz i dajesz kurę. Ja kurę i wołowinę. Czy wtedy... to jest gąska? Ej, za ile kończymy, bo mnie to się czy to jest gąska? Nie. Nie jest to też gąska. Ile się padałem za dom? Szóste. Szóste, czyli jeszcze jedno mi zostało. Popłakałem się w śmiechu, bo spojrzałem na ryby z Andrzejem Łatką. Czy to jest trener Wódkiewicz? Dopiero teraz spojrzałem na ryby z Andrzejem. Nie. To nie jest trener Wódkiewicz? Nie. Już tylko woda mi się kojarzyła. Kto? Grzegorz Wódkiewicz. Bo ja mu się skojarzył, trener Wódkiewicz mu się skojarzył, no że dorosł. Szczerze, jaka teściowa, ty masz żonę? No. Nie, tylko teściową. Słuchaj, zgłupniam, jak słyszę o rosole, no. No nie, no nie wiem, no. Nie wiem. To może być każdy. To może być Paweł Paczu nawet, jak kucharz. Ale już zostało ci ten. No to już sam. To jest Wojciech Kowalczyk, jako najlepszy twórca rosołów. Nie, nie. Marcin Rosłoń. Zamienił rosołka na rosłonie. Pseudonim Rosłoń. Ale Rosłoń metr. Ja nie mogę. Powalczyłeś, Kuba. To trzeci opać. Ale to seller. Wszystko. Naprawdę. Ale u Weseler? Nie. Znaczy. Za u Weselera przyznaję ci pół punktu. O, elegancko. Po u Weselera mi się ten po dwóch godzinach programu praktycznie quizu zaczął się śmiać z Andrzeja Łatki, z Rybusa, co wymyślił. Bo to przyszło z zaskoczenia. Dużo nam zostało w ogóle? Czego? Bo ja muszę siku. Nie ma siku, gracie. Tak. Sikowidon. Dawaj szybko. Sikowidon na sali. Dobra, idziemy dalej. Ale teraz już pach. Tak naprawdę ten Józef, ten noblista, dostał za wynalezienie sikowidonu. Największego wynalazku ludzkości. Dobra. Graj piękny cyganie. Kto wyznacza? No właśnie, kto wyznacza? Białek chyba, nie? Ja wyznaczam? Tak. To damy dla Kowala. Kiedy powiedział to Mieduski? O. Nasz zespół jest kompletny na każdej pozycji. Mógł to mówić co roku. Mógł to mówić co roku. Za sekundę jestem. Dobrze, powiedziałem. Dobrze, ale niech ci wyłączą mikrofon. Zostaniemy włączony. No to kiedy powiedział to Mioduski? Czy to było w tym? Nie... Ojej. Ale myślałem, że tam idziesz. Z dekoracji.
Dobra, ja się mogę się zakręcić, bo to. Uznajmy, że jest remis i wszyscy się pogódźmy. Nie, dobra, pogódźmy się. Nie będę się zastanawiał długo, powiedział to przy Michniewiczu, czyli w roku 2021. Tak jest! Tak. 16 września generalnie. Tak, tak, jak naściągał tego żużla i tam tak, coś tam, wiesz, a właśnie chciałem powiedzieć ten rok, ale przecież Michniewicz w zeszłym roku został wywalony. No dobra, to teraz w takim razie nie ma Orkiewicza. No musisz na Kubę. No, tam mu odpowie. Musimy krzyczeć. Ej, Kuba! Dobra, Kuba, Białek. No. A, wiadomo, drugi w kiblu. Kiedy powiedział to Miodowski, jest jeszcze? Tak. Podajcie mu. Kiedy Dariusz Wiadowski mógł tak powiedzieć? I do kogo? I do kogo? Nie, no myślę, że to może być jakiś bojkot kibiców, gdzie kibice się odwracali od klubu albo coś według prezesa Legii niszczyli ten klub i niszczyli swoje dziedzictwo. Może to być ten bojkot, który był. No, kiedy on był? Był niedawno. Może to być to. Bo wcześniej, czy były jakieś takie... Nie, to o wszystkim może być tak naprawdę. To może być odejście jakiegoś zawodnika, jakiegoś pracownika. Dariusz Mioduski na czele jest, tak mniej więcej można przyjąć, że 2018. I masz do wyboru 18, 19, 20, 21, 22. I pasuje do każdego z tych pięciu roczników. Ale każdy to zrobił. Nie, wtedy się nie wypowiadał, jak był bojkot. Dobra, strzelam 2018. Nie. 2014. Oooo! To teraz wyciągnąłeś dość mocno. Przy okazji akcji z Celticiem. Jakie? Z Celticiem. Słyszałeś, tam Celtic zgwałcił Legię. Pamiętasz? A i to było do Celticu, nie niszczy swojego dziedzictwa. Do poniżej, ty, odpada mi gąbeczka. Poniżej pasa. Wsadzisz mi? Znaczy gąbeczkę. Nie, to, gdzie? Wsadzisz mi gąbeczkę. Czyli tak, on nie odpowiedział, to dobra. Czyli powiedzcie mi, co tam jest. Ten ostatni rybus. Ten rybus sobie zostawimy ostatni na koniec programu, może do. No tak jest, ale jeszcze. Mam jeszcze jeden pomysł na ten rybus. Jest jeszcze te ważne w futbolu, coś tego? A ty jeszcze nie rzucałeś. Masz. Kto? Ale ja dobrze odpowiedziałem. Ty, ale ty nie rzucałeś jeszcze nigdy, nie? Znaczy kiedyś rzucałem, ale nie trafiłem, ale na razie jak dobrze odpowiadam, to zawsze rzucał. Dla Orkiego ten ostatnią kategorię. Ważne, co tam jest, nie widzę. Ważne daty w historii futbolu. Mhm. Orki, przyszedłeś z toalety, to... W którym roku urodził się Michał Istkiewicz? Trudne pytanie. To miał dopiero urodziny, nie? Kręć na 54. Tak, wczoraj. No właśnie. Znaczy parę dni temu. No dopiero, a ty powiedziałeś wczoraj, to ty sam prowadzisz błąd. Będzie miał tak 67, będzie miał moim zdaniem gdzieś. Czy teraz najgorszy. Ile to jest? Odjąć. No 22 i teraz odjąć 67. Dalej. Czyli tak, do 2000 jest 22 mniej, to jest Orki przelicza 45. Tak, Orki przelicza tak jak tabela w ŁKS, znaczy pierwszej ligi z ŁKS-em, wiesz, i wszystko mu się zgadza, a na końcu mówi nie, no znowu źle policzył. Tu 4 gole, tutaj ci wygrywają. Nie, on jak piłkarza ŁKS-u pensje liczy. Były w tym roku jakieś. Były w tym roku. 58 gdzieś to mógłby być, albo 59, tak mi się wydaje. Jeszcze chwilę się muszę skupić. Bo tak, 22 i 45 to jest 67, czyli 55 to było, że ma 67 lat teraz. 57. 53. Ajajajajaj. No kurczę, czyli starszy jest Kręcina. Czyli gdybym założył, że masz... A wygląda młodziej. No. No, dlatego dodałem. Czyli gdybym założył, że masz 67 i strzelił 67, to bym faktycznie miał... Jak najwięcej piłkarzy, którzy grali w Legii i Lechu? Trzech. Czterech. No, chyba pięciu. A jak byli na przykład w Lechu, ale nie zadebiutowali, też się liczy? Musi mieć mecz. Sześciu. Sześciu? Serio, co się nie liczy? Nie. Dobra, to ja odpuszczę. Jak Kuparek się nie liczy.
Sześciu po raz pierwszy, sześciu po raz drugi, chyba nikt nie przebije. No, chyba nie. Wiesz, że jak Kowalowi zabraknie, to pojedzie teraz szybko do Poznania, zagra jeden meczek, bo dzisiaj tak, nikt o nic nie gra i będzie mógł odpowiedzieć. Sześciu po raz trzeci, sprzedane. Dawaj. Hamalainen. No. Mirosław Okoński, Jarosław Araszkiewicz, Paweł Wojtala. Jeszcze dwóch i 50 sekund. Jej, Jurek Podbrożny. Trzeciakowi się nie udało zadebiutować. O, i tu mam w szóstym. Ile jeszcze zostało mi sekund? 30. Kuba, ty jakiś smutny jesteś. Nie jestem smutny. Taki, taki patrzysz w dal. Co mnie boli? A, kontempluję mój musicie państwo zęba. Wiedzieć, że państwo, musicie wiedzieć, że Kuba wyrwał sobie ósemkę. Tak. Wyrwałeś? To jest paradoks, bo ząb mnie nie bolał, wyrwałem i już go nie mam, to jest, nie boli. To jest paradoks, bo czasem się można pochwalić, że się wyrwało ósemkę, a czasem pożalić. Tak, ja się żalę. Czasem chcesz się pożalić, a nie masz do kogo, głosi słynna pieśń. Do kogo? O tym, że życie jest Nobelą. Mi dentysta powiedział, że mam szczątkową dziewiątkę. Jakby było mało powodów, żeby uważać, że jest to bardzo dziwne. Koniec. Następny. Bereś. Bartosz Bereszyński. O, widzisz. Chciałem rzucić Mowlikiem, ale nie wiem, czy to by przeszło. A jest starszym Mowlikiem. Brokarzem. Myślałem, że młodszym. Wyznacza? Może i Kaczorowski. Tak chyba możesz rzucić teraz. No, jeszcze było. Rzucasz? A dzisiaj było przecież tym. Przyjacielu. Co? Rzucasz? A tak, właśnie, dawaj, jeszcze będę rzucał. To jest bardzo proste, ja ci mogę pokazać. All Urban. Ile? No zgadzasz, tak? Tak. O, tam przeszkód masz, zobacz ile. Albo tego. Żeby zrobić jak kozioł, albo, albo w głowę tego. O tablicę. Nie ma. Idę. To jest tak, wiesz, oni podają też tak, ja zebrałem. Zobacz, Kowal, patrz jak masz na tablicę. Nie, a teraz zrobię tego. Jak to, ty tam tablicę, nie, nie. No. A teraz pomieszam trochę tenisa z tym. Jak się z koszykówką. Z natucha, tak, dobrze. Nie ma. Panowie, to jest bardzo proste. A ten idzie, nie może rzucić jeszcze raz. Czy on raz to nagra? To jest bardzo proste. Ale to byłoby dobre. Nie, jakbyś trafił dwa razy. Ja to zmontuję tak, że trafiłem, spokojnie. Myślałem, że nagrałem sobie przed programem. Nie, nie, bo on sobie weźmie z tego pierwszego rzutu. Co tak, to, tak. Może ten pierwszy rzut też był zmontowany. Tak mógł być. I my tutaj wyglądaliśmy zmontowany rzut. Tak mógł być. Hologramy są w internecie też już popularne, w tej sieci, o której wam mówiłem wcześniej. Chciałem powiedzieć, że nasz wydawca właśnie jest w sklepie i szuka plastrów na moje sutki. Tak by to chciał powiedzieć. Wyznacza? Ja? Czy nie? Masz. Czemu a tu nie lepiej byłyby jakieś kolczyki? A jak kształtuje się tabela rozgrywek? Ile kosztują plastry na sutki? Ile mi brakuje do barażu? Po co żyć? 9,5. Tyle co UKS-owi. Na pewno ja? A się mieć Legnica wysforowała. Jeszcze jest jeden na jeden, tak? Nie, było, nie, bo ja dałem Najmana, tak? On Najmana, czyli ty wyznaczasz, a nie masz na siebie. A, no właśnie. No dobrze, no to już, aha, czyli jeden na jeden zostało, tak? Czyli kto tam miał? Dwa Kuby, tak? 11-14, dobrze widziałem? No nie mogę na siebie, to z Leszkiem nie powalczę o miejsce. No, czyli? No to dwa Kuby. Okej. Okay. Jeden na jeden. Nie, pojedynek na miasta z województwa łódzkiego. To Leszek z Kubą powinni. A to spróbujmy to, rzeczywiście. Tak, przejmijmy to. To będzie ciekawe. Ty, a to wiecie, we dwóch jaką zrobicie zadymę Pawłowi? Ale to będzie szybko, bo będzie szło tak. Ale nie, no właśnie będzie nie zdąży sprawdzić. A, w ten sposób. No nie wiem, no jak chcecie. A no. Możemy kolektywnie, każdy po jednym i będzie pratać sytuację. Dobra, kto zaczyna? Czyli jak w końcu? To, może... to kto z kim? No dobra, niech ja chętnie oddam. Niech jadą. Co? Ale mogę też się spróbować. No dobra, niech jadą. No nie, chociaż jedno powiesz. No powiem. Nie, no dużo powiem. Łódź. No i Aleksandr Fucki. No. Czy ja zaczynam? Mhm. Łódź.
Mocno. A to kto ma mówić teraz? No i teraz ty. Każdy? No ty. Nie, ty. Wyle no, dwóch. No, a, dobra, dobra. No nie oddał. No. Dawaj, dawaj. No to Aleksandr Wódzki. Zgierz. Pabianice. Zróbmy, że ja muszę mieć trzy, a twój jeden jest ten. Kutno. Dobra, to ja trzy, a twój jeden, żeby było w miarę. Nie, 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 mają być równe, równe. No dobra. No dobra, to Konstantyn Wódzki. Koluszki, gdzie ulubione moje miasto. Często jak przejeżdżam przez Koluszki, to ci zdjęcie wysyłam. I dworzec. I dworzec, bo Łukasz Badaj wysyłał tam kibiców Widzewa, znaczy ten mówił, że gdzie stadion Widzewa w Łodzi, przecież oni mają kibiców z Koluszek. Że w Koluszkach. W Koluszkach postawmy stadion Widzewa. No dobrze, to Tuszyn. Tuszyn. Targ wielki. Mój to mają być miejscowości, czy muszą być miasta? To jest pytanie też zasadne. Bo było miasto w tym. Miasta. No i tam będzie szukał, czy to było miasto, czy wieś. Jak się nazywało? Co to za miasto? To miasto, co to za wieś? Kiedyś grał. Ani. To nie jest. Ten, ani coś z wieś. To jest wieś. To jest wieś? Tak, ale nie, miasto tak, to się nie śpiewa. Takie bardziej rozpoznawalne. Ja tak śpiewałem, nie. Bo byliśmy kiedyś. Byłeś niepełnoletni? Tak, ja byłem niepełnoletni. Grałem w Karlikowy Sopot, pojechaliśmy do chyba Orkanu Rumia. I tak śpiewaliśmy. I przygraliśmy się z 07. Ja proponuję, że ja mogę mówić wsie. Dobra? Nie. Nie. A jeżeli jest tam stadion, który ma licencję na pierwszą ligę, to jest miasto czy wieś? No zobaczymy. No daj to, daj to. No zaliczymy najwyżej. Wyczyna. Widzę w tą grą. Mecze tak, ligowe. Tak. No. Wyczyna to miasto. A, no, widzisz, ale w województwie opolskim. Nie. Nie. No nie. Tak, no to nie to rozprawimy. To nie ta Byczyna. Myślę, że to jest jedna Byczyna. To nie ta Byczyna. Tak. Byczyn jak mrówków. Wpisz sobie Byczyna stadion i tam tak zakalizujesz. Ten za 8 milionów złotych? No stadion w Byczynie. No mówię, że tam grał Widzew. Ale Hetman Byczyna? Nie wiem, czy nie Hetman wiem. Tam gra, ale grał tam Widzew. O czym ty mówisz? No jakiś 2015 rok grał w Widzewie. Ale Byczyna w Łódzkim wpisz, no nie musisz stadionu szukać. Byczyna w Łódzkim będzie. Byczyna w Łódzkim to wieś. Byczyna w Łódzkim to wieś. No ale grał tam Widzew, zaliczmy. Nie. No jak? No ale jeden błot ma. No dobra. Bełchatów. Petruchów Trybunalski. Miałem mówić jako drugie. I nie mogłeś od razu? Musiałeś powiedzieć Byczyna? Tak. To bardziej znane, trzeba mówić. Bo na to akurat wpadłem, a na Bełchatów wtedy jeszcze nie wpadłem. Kurde, szkoda, że mam jeden błąd, bo bym tutaj sobie postrzelał, na przykład bym strzelił. Dobra, strzelam. Kalisz. Gdynia. Bez Łódź Kaliska, to może Kalisz jest w Łódzkim, czy nie? Nie, nie, nie. Myślę, że chyba nie. Kalisz to chyba już się przeniósł do... Kalisz Wielkopolski. Wielkopolski. A ty, żebym powiedział Opoczno. Opoczno to byś ale Kalisz dobrze. A źle, Kalisz źle. A ty byś jeszcze co powiedział? A spała to miasto, nie? Czy... Spała? Nie był, byłem z Kierownicy. Sierac, Płac, Spała jest, Spała u was jest, czy nie? Piłem w Spale, spałem w Pile. Spała jest u was? Gdzie, Spała? Tak, tak jeszcze. Ale Spała, miasto? Osada letnisko. No właśnie, właśnie dlatego bym tutaj brał pod uwagę, że to... Ale tam jest co, Tomaszów Mazowiecki jeszcze... A pojedźmy kiedyś do Spały. Byłem kiedyś. Super by było. Miałem mówić Tomaszów Mazowiecki, ale uznałem, że jak jest Mazowiecki, to musi być Mazowieckim. Nie, mówię. Tak mi się kojarzył, że on jest gdzieś blisko Łodzi. No, słusznie. Bardzo dużo mam tam. Minus punkt dla Kuby, plus dwa dla Olkiego. Mm-hmm. Ale się wyrównało. Chyba sytuacja jest... Jak wygląda tabela rozgrywek? No nie wiem, czy nie remis jest pomiędzy nimi. To pół punkta twoje może remis. Dwa Kuby remisują? A jednak nie. Ale jestem na drugim miejscu, no. Elegancja. Jeszcze nie, jeszcze rebus. No ale mam i pół. No i teraz ten Maciej, uwaga. Ostatnia rzecz Maciej. Nie, jeszcze są jakieś kategorie. Jest jeden na jeden i Neyman. A, jeszcze jest Neyman? No, no dobra. A, to ja wyznaczam. Dobra, no to Neyman, to się policytuje. Bo tego rosołu to człowiek uczy z głodnią. Jeden. Dwóch. Trzech. Zero. A mogę opisowo, jak wyglądają. Na fryzurę. No ja nie oglądałem tego. No właśnie ja też nie. Ile? Trzech powiedziałem. Trzech po raz pierwszy? To jest ten serial, co to w kartony się wpieczyło? Tak. Trafiłem do jedynego miejsca w Polsce, gdzie nikt przy stole nie oglądał jakiegoś poza mną. Przecież to jest niemożliwe. Ja tylko przeczytałem o tym ten. Ja nawet czytam. Ja tylko czytałem te filmy, to znaczy te urywki, co tam. Ja sobie nawet czasem czytam Wikipedię fanowską M jak miłość. Jest? No.
Ostatnio czytałem właśnie moją ulubioną postacią. Był Jacek. Nie, no niech odpowiada i jedziemy dalej. Wiesz, co mógłbyś zrobić w tym czasie? Wyspać się i wtedy może być niby. Tak, i spać i nic. Sen czy czytanie Wikipedii? Jak to się nazywa? Falowska Wikipedia. Pierwsza miłość, tak? No to są te dylematy. M jak miłość. Pierwsza miłość. To nie to samo, wbrew pozorom. Ale to musi wymienić się postaci czy aktorów? Nie, nie. Postaci. Marek Mostowiak, Hanka Mostowiak i Lucjan Mostowiak. Dobry. Jeszcze Mateusz Mostowiak, tak. Natalka Mostowiak, bo oni wszyscy na F, oni wszyscy Marta Mostowiak, ja tak, Gosia Mostowiak. Hankę i poważnie? Tego typa. Hanka i Marek. Marysia Marek. Mostowiak. Oni wszyscy na M się nazywali, bo taki był zwykły koncept. M jak miłość. Tak, tak. M jak Mostowiak. Oni, jak Marek. Czyli oni mniej więcej jak MMMsy, tak? Tak. Tak. A. I w Klanie też to było fajne, bo to w serial o Klanie. Tych a na wspólnej, właśnie zawsze miałem takie marzenie, że wszyscy moi przyjaciele mieszkali na jednym osiedlu. A wiesz, że jest zjazd na Wadlew w ogóle? Jak siedzi na Wrocław, to jest zjazd na Wadlew. No. A nie wiem, czy to jest ten Wadlew. Wydaje mi się, że nie. Tak! Tak, to jest ten Wadlew. Przecież pierwszą miłość kręcili we Wrocławiu. O której godzinie? A Wadlewo? O której godzinie? To Wadlewo. To Wadlewo. No to jest na Wadlew. To co ci się nie podoba w tym pytaniu? Na znakach mają literówkę, bo to jest Wadlew. Słuchaj, ja przez twoje quizy nie będę siedział i od początku oglądał seriali polskich. A to nie trzeba od początku oglądać. Wystarczą streszczenia na Super Expressie. Albo na fanowskiej Wikipedii MF News. Tam są fajne te streszczenia, zawsze jest tak. Iwona ma pretensje do Andrzeja. Tak. Jan jedzie z synem gdzieś tam. Tam Ola zdradziła Krystiana z... A to o czym mi opowiadasz znowu? Irena usiadła do plaży. Każdy z seriali ma takie właśnie postacie. Jan, Tomasz, Krystian, Aleksandra. Pozdrówmy w tym momencie Roberta Gonnera. Pozdrawiam. Panie Robercie, jest jeden taki aktor, podobno do Jacka. To przecież nie żyje. Robert Gonnera nie żyje. Czy żyje? No nie wiem. Żyje? Żyje? No żyje. Sprawdźmy to. Weźcie ten. Nie, naprawdę. Robert Gonnera. Nie, no jak ostatnio sprawdzałem. A, to przepraszam. To z kim go pomyliłem? Nie wiem, z kim go pomyliłem. Ale co to za życie? Boże, rzeczywiście, pan Robert. Ale co to za życie? Za dużo akurat jest. Ja się nie śmieję, nie wyglądam lepiej. To jest takie serialnie zdjęcie, oglądam. Tak, który Robert zajmie się tak, jak my wszyscy tutaj w tej studiu. Dokładnie tak. Co za chory program. Dawać, zostały co? A to nie było za punkty, czy Robert Gonnera żyje? Nie. Panowie, po 2 godziny. A propos aktorów, sprawdź sobie konto na Twitterze Tomasza Dedka. To jest moje odkrycie. Co? Tomasz Dedek. Dawaj się go najmana. Jedruna z Twittera. No Twittera, oczywiście, to śledzimy, ja to zapakuję. Nie wiem, czy to jest autentyczne. Tak, sprawdzimy. Tak, on rzucił zdjęcie z lustra. Tak, tak, w lustrze to jest to ja. Jedruna, no taki na zakręcie życiowym. A Ludka go trochę puściła z torbami. Wczoraj rzucił, nie mam siły, idę spać. Pan by też tak zrobić. Ale to raz, że mi się lać chce, bo 8 godzina mojego pobytu w tym chyba za tyle to mi nie płacą. 8 godzin praca wyczerpuje. Kiedyś rzucił takie... Co tam jeszcze jest? Czy to nie wyspanie, czy alkohol? Jak myślisz? 1 na 1. Proszę. Pan by też mógłby tak zrobić. Proszę. Ja muszę dać siebie z kimś, czy mam na przykład na Tetryku dać? Może na Tetryku. To daję na Tetryku 1 na 1. Robek, bo 1 na 1. Pojedynek na piłkarze w imieniu Marek. O rany. Pozwolisz, że zacznę. No wiem kim. Fitko. O rety, czym to odpowiedzieć? Marek Saganowski. Motyka. No i są ciężary. Na pewno gra. Możesz śmiało w trenerów, bo oni kiedyś grali w piłkę. Marek Chojnacki. Oczywiście, że gra w piłkę. 452 występy w ekstraklasie. Marek Kowalczyk. Pamiętaj, że z tych takich nazwisk to zawsze jakiś będzie, nie? Tak. Wiesz, co chodzi? Marek Nowak mógłby być generalnie, ale pomyślnie. Marko Pajszał. Marek Leśny. Teraz mało tych marków teraz się zrobiło. No jak wjechał to pytanie, to ona liczba stopniała. Liczba stopniała. Nie no, jest tych marków od groma, który polski film. Marek Jóźwiak. O kurde, co widzisz. Marek. Kiedyś widziałem mema jednego albo dwa. Mogą być. Ty użyłeś Marko Pekszała, tak? Marko Negri. Włoch. Kurde, dobra. A jest piłkarze czy polski piłkarze? Jedziesz tam. No bo nie pamiętam. Marco Verratti. Marco? Marcos. Po prostu. Nie, czekaj, nie. Marco. Materazzi, tak? Marco Materazzi, chyba tak. Jakiś Brazylijczyk Marco też będzie, nie?
Jak inaczej? Markus da Silva. Już nie mogę. Marek Koniarek. Ja mówię, powiedzą Koniarek, powiedzą Koniarek, mówię co? Nie, no Mauro Zaraty to już będzie naciągany. A nie gra nigdzie ostatnio Robert Godera. No co z nim jest? Ale żyje. No ale czemu nie gra? Nie, no może w teatrze gra. Robert Godera zniknął z mediów w świetle skandalu. Wiadomo, co się z nim dzieje. Artykuł na Radiu Z. A to stąd może to niekorzystne zdjęcie. Bo zniknął, no to wiadomo. Zniknął w 2019 roku. Podczas prezentacji ramówki TVN usiadł na podłodze w strefie dla mediów i niemiło odpowiadał na pytania. Źle odnosił się do zaproszonych gwiazd. Na potknięcie się Doroty Werman krzyknął: uważaj, babciu. A gdy na scenę weszła Magda Gessler, skwitował brawo bufetowa. Przestał udzielać się publicznie i słuch o nim zaginął. Markus Amorego. Marek Matuszek. O kurde. Brawo bufetowa. Czy tam Marku wymieniają? No, Markus Majer to jest sędzia. Ogonerze. O mały włos nie został bezdomnym. Przez pewien czas musiał mieszkać w samochodzie. Pieniądze się kończyły i nie miał jak dojeżdżać na plany zdjęciowe. Kurczę, nie, to jakiś poważny naprawdę taki problem życiowy. 30 sekund. Albo wygoni was stąd Robert Godera. W rozmowie z Gazetą Wrocławską przyznał, że przez pewien czas znalazł zatrudnienie w fotowoltaice. No dobrze chyba. Stworzył festiwal scenarzystów we Wrocławiu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Po czasie. Kozioł? Jest, no. No niestety, patrzyłem bardziej w dal. A jakichś oczywistych plus zapomniałem? Takich oczywistych, oczywistych? Koniarek był? Tak, był. No późno dosyć. Wasiluk? Kusto. A, no. No, no. O, to Gancarczyk. O, właśnie w Gancarczyku, tam jest tylu tych Gancarczyków, że... Właśnie w Gancarczyku, może jakieś nie jest. Lucjan Gancarczyk. No tak, Marco Terracino. Tak. A, widzisz. Zobaczmy klasyfikację. I teraz zrobię wam numer. Teraz wam zrobię numer. Ja, Marco, a no widzisz, ja grałem z tym, Las Palmas, z tym, co wygrał ze Stuttgartem, chyba puchar. Marco Haber. Niemiec. Pokażmy ten rybus. Babel. Haber. A Babel też był, Markus chyba Babel. Mhm. Marco Haber. Pierwsze 5 osób, które w komentarzach pod tym filmem zgadną ten rebus, dostaną vouchery do KFC. Dobrze? Czy my nie odpowiadamy? Czyli vouchery zostaną w puli na następny quiz. Dlaczego? To jest bardzo proste. Nie sądzę. Nie jest to Andrzej Łatka, co prawda, ale... A jest jakiś Maciej, no to wiemy, ale tak. Co dalej, to... W komentarzach, nie na czacie. Pamiętajcie. Jakiś Falkowski będzie, albo z tego. Panowie, dziękuję wam. Nie wiem, co mam powiedzieć, szczerze mówiąc. Wyśpij się. Muszę się wyspać, to prawda. Słuchaj, że zjedliśmy tyle czasu, ale... Kto to wygrał? Ale mamy go. Kto wygrał? Ale ja wygrałem. Kuba wygrał. Jaka jest nagroda? To nie jest ważne. Jaka jest nagroda? Nie ma nagrody, jak wygrałeś. A bilet do quizu mistrzów? Nie. No weź. Nie. No weź. Nie. No weź. Bilet na widownię do quizu mistrzów. No weź, na widownię, to ja zawsze mogę przyjść w każdym momencie. No. Możesz mnie zaprosić na przykład do poranku. Gol.pl, brawo, nagrody. Czwarty raz, dobra. Wojciech Kowalczyk. Papa. Jakub Białek. Papa. Jakub Olkiewicz. Dziennikarz portalu gol.pl. Jest pięć. Mamy to kurwa. Leszek Milewski. Będą premie, będą ale tak musisz strzelić, czekaj. No nie, teraz nie wychodzi. O, no. Ale już było nie lepiej, lepiej. Dzięki, bardzo było miło, papa. I ja, Grzegorz Jugosłowianin. Do zobaczenia. Tęskniliśmy. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka,
przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie niespaślaka, nie Polczaka, nie nierasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij